Natum videte lege angelorum, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum. Minum. Ty masz piękny bas. Bas. A ja co bym miał w tej sytuacji? Nigdy nikt mojego głosu jeszcze nie raz, oceni. Dominum. No ty taki pod tenora. Pod tak. Tenora? No, no. Wow. A na górę coś takie jeszcze wyżej, tak. O! Bal u Rafała, bal! No, no, tenor, no jak... Naprawdę? Jestem tenorem? Proszę państwa, mówi się Żużel, dzień dobry, witamy. Rafał, ta rozmowa będzie mega ciekawa. Gratuluję państwu, że państwo ją włączyli i że państwo będą tego słuchać. I zazdroszczę państwu tej podróży po ciekawostkach. A wiesz, Rafał, że ja nie byłem twoim fanem kiedyś? Domyślam się. Skąd wiesz? Nie, żartuję. Nie, ja naprawdę, ja nie wiedziałem, co ludzie w tym Lewickim widzą. Wszyscy się jarają, Rafał Lewicki to, Rafał Lewicki tamto. Ja zwróciłem uwagę na ciebie, jak usłyszałem, że ty organizujesz turniej po wypadku Tomka Goloba, turniej organizujesz, bo ty organizowałeś tę imprezę. No to dla niego, było, nie? Wiesz, takie spontaniczne. Myśmy się skrzyknęli wtedy z chłopakami, bo graliśmy w piłkę dosyć często. Czasami było to jak w jakichś takich akcjach charytatywnych, typu Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, czy tego typu wydarzenia. I to był taki turniej mechaników. I ja gdzieś odkopałem takie zdjęcie Tomka podczas tego jednego z turniejów, gdzie graliśmy, walczyliśmy o piłkę, wrzuciłem do sieci i mówię, kiedy gramy. A to już było po wypadku, tak? Tak, Tomka. Tak, no to było jakoś tam latem, nie? No. I tam zaraz było odezwy, tutaj za tydzień coś. Mówię, no nie, dobra, za tydzień nie, ale nie zagramy tak jako turniej mechaników, tylko zagramy dla Tomka. I wtedy z Wojtkiem Malakiem i z Januszem Bożyszkowskim żeśmy... Ruszyła maszyna. Tak, i to poszło, poszło i wyszło tak. Z tego chyba coś fajnego. Ale jak ja, Rafał, wiesz, kiedy nastąpił moment zwrotny w moim postrzeganiu ciebie? Nie wiem. Wspólne śniadanie w Hastonie. O. Tak. Smaczne było. Smaczne było. I ja nawet z tobą przy stole nie siedziałem, tylko myśmy przechodzili i ja wtedy usłyszałem, jak ty coś mówisz i się odezwałem. I staliśmy chyba z 40 minut i ja cię słuchałem, mówię, jak ten gość ciekawie mówi. Opowiadacz. No. Zaczynamy? Zaczynamy. Mówi się Żużel. Rafał Lewicki, menadżer Adriana Miedzińskiego, jest gościem naszego podcastu. Dzień dobry, witam cię, Rafale. Dzień dobry, tak, Adrianowi będę musiał wystawić fakturę, się czegoś o ciebie dowiedziałem. Ja swoim kolegą, tak. Ale... Tak, ja wiedziałem, że... Znaczy, to była formalność, umówmy się. Ja wiedziałem, że tutaj test na czujność, to ty przejdziesz od razu, bo ty przecież słuchasz podcastów naszych. Słucham, tak. No, który na tobie zrobił największe wrażenie? I dlaczego to był Jacek Golob? Bo chyba Jacka znam, więc to wyobraziłem sobie jego tutaj siedzącego z tobą i a cały Jaca fajny. Tu siedział na twoim miejscu. O proszę, to zaszczyt. Stąd wychodził do toalety. Dla mnie zaszczyt, że siedzę tutaj, gdzie Jacek. Przekażę to Jackowi. A proszę państwa, Rafał jest... No właśnie, Rafał, ty za dużo rzeczy robisz, bo tak. Prowadzisz sklep i zaopatrujesz cały albo 3/4 świadka żużlowego w części, ale przede wszystkim jesteś menadżerem Artioma Łaguty, byłeś menadżerem Bjarne Pedersena, a wcześniej Krzysia Kasprzaka jeszcze w międzyczasie. Też uczyłeś się żużla u Tomka Goloba. U Krzysia Cegielskiego już też wiem, że trochę współpracowałeś z nim. Pół roku, tak. A byłeś tam mechanikiem czy menadżerem? Mechanikiem, to było tak, że po Tomku, kiedy tych mechaników u Tomka było dużo, no to pojawiła się okazja, żeby sprawdzić się gdzieś samemu. I Krzysiek gdzieś tam poszukiwał wtedy mechanika. Ja pamiętam chyba od czerwca 2000 roku do końca sezonu z nim pracowałem. On wtedy jeździł w Gdańsku, ale tak. Bazę miał pod Gorzowem. On był jeszcze juniorem. Tak, wtedy został wicemistrzem świata junior. W Gorzowie. Tak. No, i w sumie i on tam był mistrzem? Ale mistrzem powinien zostać Krzysiek, dlatego że jemu Węgier zerwał łańcuch. Który? I sędzia, no Fekete. Szandor Fekete. No. Zerwał mu łańcuch, sędzia tego nie zauważył, nie przerwał w wyścigu i w związku z tym miał Krzysiek 11 punktów i jechał dodatek z Hampelem i z Drymlem. I ten dodatek wygrał, mistrzem został Jonsson. Tak, a Hampelek był trzeci. Tak jest. Byłem na tych zawodach. Tam wiesz, kto jeszcze z Polaków startował? Rafał Okoniewski. Tak, i on był jednym z faworytów, bo on wtedy reprezentował Pergo, tak. A Cegła był już w Gdańsku wtedy. Tak. Jeździł też Paweł Duszyński, pamiętasz takiego jeźdźca? Tak, z Gdańska, Duszek, tak pamiętam. On był z Gdańska czy z Gniezna? Nie, jeździł, był z Gniezna, ale jeździł dla Wybrzeża. Tak. Były czasy.
Dobra, o tym wszystkim pogadamy. Rafał, prawie ćwierć wieku, zobacz. Rafał też, nie mów tego. Rafał też, proszę państwa, jest komentatorem Eurosportu i to on razem z Michałem Korościelem, pseudonim Koro, który pewnie będzie tego słuchał. Koro, pozdro 600. Tak. Nie, no Koro jest legenda, nie? No, ty wiesz... Nie przesadzaj z tym legendą. No nie, wiesz co... On jeszcze trochę do legendy skoro musi. Skoro to jest taka sprawa, że ja mam takie poczucie, bo dla mnie to zupełnie była nowa rzecz, jeśli chodzi o komentowanie, w ogóle praca dla telewizji. Kiedyś miałem taki... Ale to mamy taki żużlas, to tylko krótko powiedz teraz. Aha, no to generalnie no, Koro otwiera drzwi, ja wchodzę. I co? No i wtedy już nie ma czegoś takiego, że masz obawy. I zakochaliście się w sobie. Nie, to nie w tym rzecz. Przytuliliście się tylko, do siebie. Tylko, że ja mam, że z Korem czuję się bezpiecznie. W tak? tym sensie, że wiem, że chociażby nie wiadomo, co się działo, to się nie wysypie, nie? Że tam pół minuty do wejścia na antenę, jakiejś tam łączności nie ma, tu słyszymy Anglików w słuchawkach. No. Koro, spokój szamana, tam na tym oczywiście widać, że wiesz, że... Ale kiwa ręką, będzie dobrze, no i zawsze jest dobrze. Będzie dobrze. Ja mam pytanie do ciebie, Rafał, zupełnie poza żużlosowe jeszcze. Pytanie, które chyba w lipcu oglądałem jakiś żużel, jak Danowi Biulejowi się znowu daszek kolejny raz oderwał. Od wiatru mu się podniósł, bo on miał na magnesy te daszki. Później chyba zmienił już na stałe takie, nie? Mhm. No. I wiesz co? I wtedy mówię, zapytam, jak będziemy podcast nagrywać z Rafałem Lewickim, zapytam go... Po co żużlowcom daszki w kaskach? No chronią przed szprycą, nie? Tak, przed tym materiałem gdzieś tam na tym. Do tego też, jeśli chodzi o zawody w słońcu, no to osłaniają. Naprawdę? No. To ma jakieś znaczenie? Znaczy, no fakt, że on wtedy jechał pierwszy, to mu się ten daszek odleciał, ale i Emilowi chyba się daszek odrywał. Ostatnio się często te daszki odrywają, jakieś są felerne, czy o co chodzi? Czy ty tego nie zauważyłeś? Może gdzieś tam, no są takie przypadki, w zależności od modelu kasków. Może jest jakiś model, który jest bardziej podatny na to, nie? Mhm. Ale nie, bo one były na magnesy, nie? A, jeszcze jest jedna rzecz, bo te kaski z daszkiem są do offroadu, nie? Na wyścigach szosowych na przykład, czy tam MotoGP, no. Nie masz, a do offroadu masz. Ale na offroadzie, na krosie nie masz takich prędkości jak na żużlu. I ten podmuch powietrza też może powodować to, ale, że ten dasek... Czyli, że szprycam, krótko mówiąc, tak? Nie, szpryca, podmuch nawet powietrza. Nie, ale ja mówię, że celem... Chroni, tak? Ochrona, szpryca i słońce. Mhm. Dobra. Rafał, z żużlosami też nie będę tłumaczył, o co chodzi w ogóle, bo to nie ma sensu, żebym ci tłumaczył, bo dobrze wiesz, o co chodzi. Mhm. Państwo też wiedzą, więc proszę państwa, www.mówisieżużel.pl, tam jest nasza strona, ona od niedawna funkcjonuje, bardzo polecamy. Ładnie. Bartek Berkowski ją robi, kapitalny fachowiec, to po pierwsze. Po drugie, eko dla biznesu, no i tutaj też jest trochę historia fajna, znaczy tu jest mega fajna historia, bo eko dla biznesu to jest firma, która jest partnerem tego podcastu i tego podcastu partnerem nie mógł być nikt inny. Eko dla biznesu obniża ceny zakupu energii i gaz dla biznesu. Dostarczają 100% zielonej energii, od 14 lat doradzają w sposób kapitalny, eko dla biznesu, ale to jest, dlaczego mówię, jedyny partner, który mógł być, dlatego, że oni powiedzieli, że jak Rafał Lewicki, to tylko oni. Myśmy się poznali podczas mojej pracy z Artyomem we Wrocławiu i pierwsze takie nasze bliższe spotkanie, to było tak, że Rafał, jeden z właścicieli eko dla biznesu. Pozdrawiamy Rafała. Wymyślił sobie, żeby zrobić takie spotkanie dla swoich partnerów, współpracowników u Artyoma w warsztacie. Ja byłem zszokowany i teraz przygotowując się do tego, to w ogóle to jest hit. Rafał, jak mi się przedstawił we Wrocławiu, mówił, że on tak na żużlu to dopiero raczkuje, tak? Nie jest jakimś tam kibicem od lat. Jest wrocławianinem, a żużlem się interesuje od chyba 5 albo 6 lat. Dokładnie. Jakoś, tak? I w związku z tym naszym spotkaniem u Artyoma w warsztacie mówi, wiesz co, Rafał, miałbym do ciebie parę takich pytań, takich zagadnień, jeśli mógłbyś się do nich przygotować. No to ale to było w kontekście tej imprezy w warsztacie cały czas. Nie, to było przed. Aha. Przed tą imprezą, przygotowując się do tej imprezy. I Rafał wysłał mi na maila listę tych zagadnień z pytaniami. Ja mówię, kurde, to goście na maksa wkręcił. Przecież to kibice z kilkudziesięcioletnim stażem takiej wiedzy nie mają. Ale jakie tam były pytania na przykład? Wiesz co, nie przytoczę. No musiałbym sobie odkopać na tym, ale wiem, że jak czytałem, to aż nie dowierzałem. No i kiedy się spotkaliśmy, mówię, Rafał, kurde, szacunek, bo naprawdę nie wiedziałem, że się do tego tak przygotować. On na mnie spojrzał, mówię, powiem ci prawdę. Jeden z naszych pracowników, Bartek z Opola, kibic, wieloletni kibic z Opola, pomógł mu w formowaniu tego. I to gdzieś mi od razu dało odpowiedź, skąd taka wiedza, ale na,
naprawdę byłem zszokowany. No i takie już pierwsze wrażenie, tak? Było od razu, że faktycznie to nie jest tylko relacja gdzieś tam partner czy sponsor klubu, czy zawodnika, tylko gość, który czuje żużel. Tak, i ten żużel też można poczuć podczas spotkania z przedstawicielami Eko dla biznesu, bo one nie są w ogóle zobowiązujące, absolutnie darmowe i wszelka konsultacja, analizy wykonane przez nich są bezpłatne, ale też bardzo realnie potrafią obniżyć ceny energii i gazu dla biznesu. Także dziękujemy za już, prosimy o jeszcze, a jeszcze to my teraz Państwu damy. O. Żuż losy, proszę bardzo. Rafał, wiesz co, bo mam jeden temat przewodni też rozmowy z tobą. Okay. Jakbyś mógł, ja ci wyjątkowo wskażę, od którego byśmy żuż losa zaczęli, dobra? Wyjątkowo nie pozwalam ci losować, tylko wyjątkowo hymny. Ci pokazuję. Hymny. I teraz z hymnami jest taki temat, że hymny... Cztery zwrotki mam zaśpiewać? Naszego? Czy ty znasz jakiś hymn klubowy jakiegoś klubu? Nie, hymn klubowego nie. Polski znam. No to nie, no to Rafał, to przecież z wielkim szacunkiem musielibyśmy tutaj stać i śpiewać teraz, a wystarczy na Grand Prix do Wrocławia przyjechać, żeby zaśpiewać a cappella hymn przy 14 tysiącach gardów. Ale nie cztery zwrotki. No cztery nie, rzeczywiście nie. Cztery to się tylko na uroczystościach państwowych śpiewa. Mówi zapłakany, tak. No tak. Dobra, hymny klubowe, proszę państwa. I teraz to nie jest, bo chcemy zrobić, znaczy ja chciałbym, żebyśmy razem zrobili ranking hymnów, który hymn jest najlepszy z tych zaprezentowanych. To będzie trudne, bo będziemy mówili o gustach naszych. Natomiast to jest tak, że niektóre kluby mają lepsze piosenki o drużynie niż hymny. I to też nie jest tak, że jest jakiś kanon, że kluby oficjalnie prezentują te hymny. Jest duży bałagan z tym w ogóle. Mhm. Jaki masz stosunek do hymnów klubowych? W ogóle interesuje cię to? Wiesz co, jakoś chyba nie. Dla mnie takim, jak mówimy hymn, no to jedyne, co mi przyszło na myśl, to ta linia melodyczna z Mostu na Rzekła i to jest moment, kiedy zawodnicy w Bydgoszczy wychodzili do prezentacji. Gdzieś na paru innych stadionach kiedyś gdzieś mi się to zdarzyło jeszcze też słyszeć. Natomiast dla mnie, dla chłopaka, który gdzieś tam w Bydgoszczy wzrastał i pierwsze takie moje skojarzenie z żużlem, to są 4 lata, tak? Jak było kryterium asów, Marek Ziarnik wygrał się. Tak, więc jeszcze nie było. Ale no gdzieś to wszystko się na stadionie Polonii zaczynało i ten hymn, czyli ta linia melodyczna, właśnie ten taki charakterystyczny gwizd. A wiesz, że nasza papuga to gwizda? Nie mam nagrane. Masz papugę? Tak, mamy. No, ma 13 lat nimfa. I naprawdę to gwizdzie nimfa? Nauczyliśmy ją perfekcyjnie. To dawaj, nagraj to i że to będzie hit. Dobra, ja będę prezentował te hymny. Jeżeli na przykład mam jakiś hymn, który wydaje mi się, że jest hymnem, a na przykład ktoś z Lublina albo z jakiegoś innego miasta powie, że przecież to nie jest hymn, co on tu puszcza, to przepraszam, po prostu to szukałem, długo szukałem, przeglądałem te wszystkie melodie, te wszystkie hymny i powiem szczerze, no niektóre to są piosenki o klubie, niektóre to są jakieś same melodie, na przykład Piła ma samą melodię, tak. Ale zrobimy tak, to będzie szybkie i oceniajmy to. Dawaj. No to proszę bardzo, pierwszy hymn, słuchamy, to kilka sekund. Dobra, Rafał, i co ty myślisz o tej melodii? Wpada w ucho, jaka jest? Pozytywna, tak. Pozytywna. Tak, energiczna. Energiczna. Czyli tak, po prostu krótko prezentuję, wpisuję Apator, wpisuję Toruń i zaraz będziemy następny lecieć. Uwaga, to jest piosenka teraz... Tu masz wokal taki... To jest Stal Gorzów. Uwaga. To my... O, dobrze śpiewasz. No? Tak. To pan Wróblewski. Aha. Maestro. Też pozytywny. Pozytywny. No a tu musimy dać wyżej albo niżej. Dajemy tutaj na plus, tak. Tak, wyżej? No wyżej. Gorzów. Ja bym dał niżej, ale wiesz jaka jest historia tej piosenki w ogóle? Mhm. Bo to jest niby hymn Stali. On powstał za czasów, kiedy pan obecny senator Komarnicki był prezesem. Aha. I wszystko było okej. Okay. I on tam całą płytę wydał, ten pan, tam oczywiście klub mu zapłacił. Później słyszałem identyczną piosenkę w wykonaniu tego samego artysty na jubileuszu Radia Maryja, wyobraź sobie. Proszę bardzo, no. Jak można sobie... Gdyby ktoś poszukał dzisiaj, to i ta piosenka z jubileuszu Radia Maryja, tam są słowa nawet podobne, on po prostu wziął, kopiuj, wklej. Ja nie wiem, czy to, co on zrobił, to jest okej do końca i czy to jest zgodne z kwestiami. To w Zaiksie bym ale, chciał zapytać. Tak, ale no, mówię, jest piosenka tego artysty, która jest hymnem Stali, a jednocześnie była wykonywana jako pieśń kościelna. Następne, uwaga.
wiadomo, jaki klub. No to chyba, to wiesz co, to tutaj rodzina Cygowska. Oni tu brali udział w tym. A, no, no to od razu widzisz. Od razu słychać rocka. Dobra, tak... Pod Stalą Gorzów, ale no tak o, na równi z Toruniem. Nie ma na równi, musimy wyżej albo niżej. No dobra, no to niech będzie jako na miejscu trzecim. Na trzecim, czyli na tutaj. Na miejscu trzecim, dobra, tak. Lublin, jem na trzecim. Idziemy jak burza, dalej, uwaga. Uwaga, zaraz wokal wjedzie. Ty rzeczywiście tego nie znasz. Na piersiach żurawia zna. A, no to Rzeszów, tak? No. No. Ciekawy też, nie? No. No, na drugie miejsce. Na drugie? No, to... Od Gorzów? No. No i to, a, to wejście gitarowe, no. Fajne było. No, fajnie, to jest, ja na drugie miejsce. Ja no. bym dał to na... Rafał, ja ci to powiem teraz. No. Dla mnie absolutnie najlepszym hymnem klubu żużlowego w Polsce jest Rzeszów. Monstrum i hymn Stali Rzeszów. Daj jeszcze raz ten Rzeszów. Ciągniemy dalej. No, przy... Konie w słońcu lśnią. I uwaga! Nie, przekonałeś mnie. Tak? No, na finiszu wyprzedzili. Nie trać wiary w to. No, na pierwsze miejsce dajemy. Dobrze. Hymn Stali Rzeszów. Ale znaczy, ja też mogę mieć trochę wpływ na to, więc ja nalegam. Ale nalegam. Nie, no tutaj wiesz co, tu przekonałeś mnie tym, że faktycznie ta rock'n'rollowa, nawet pod heavy metalowa. No, nawet, bardziej metal, tak. No, tak. Heavy metal. No, no to nie, no ja też lubię do dzisiaj słuchać heavy metal. Dla mnie Iron Maiden numer jeden. Nie? No to wiadomo, znaczy no wiadomo, no dużo osób... Byłem synem na koncercie w czerwcu, rewelacja. Gdzie? Dreszcze, w Krakowie. O, rewelacja. Tak byliśmy blisko pod sceną i wiesz, co mnie najbardziej ucieszyło? Nie wiem. Kiedy widziałem syna skaczącego takiego, wiesz, wkręcił się na maksa, to od razu, wiesz, klatka stop i wracałem z wspomnieniami i ja w jego wieku, nawet jeszcze będąc trochę młodszym, dostałem od taty Walkmana. No. Na baterie, na paluszki, na tym nie było możliwe od jakim zasilaczu. I z tego Walkmana kasetami tam notorycznie, żeby baterii nie wyładowywać, to ołówek do środka do kasety przewijały się z powrotem. Żeby tak. I na nowo, nie? A później, wiesz, jaki był manewr? Baterie, żeby się trochę podładowały, żeby drgnęły na kaloryfer. Na kaloryfer, też tak. To robiłem. Tak. Tylko mieliśmy ten taki żeberkowy i spadało. Dobra, jedziemy dalej, Rafał, bo mamy tyle tematów. Nie, teraz, uwaga. Nie ma takiej kraju całym. Gruby temat, co? Odwróć tabalę, damy na razie na końcu. A wiesz, czyj to jest hymn? A, Leszczynian. Tak. Uważaj, zaraz dojdziemy do hymnu. Hej, Unia. Co? Hej, Unia. Znasz to? Nie, ale... Ale tak... jest Hej, Unia. Czekaj, bo tu są to w ogóle... Jakby nie możemy tego też puszczać w całości, ale tu są dobre teksty też w ogóle. Wiesz co, tutaj teksty jak najbardziej na tak, natomiast tu chodzi o też linię melodyczną, tak. I akurat to nie jest w moim klimacie. Hej, Unia, hej, na pełen gaz. Dobra, następny, czyli Leszno dajemy... Czekaj. Ach, na ostatnie miejsce dajemy Leszno. No, so far, tak, możemy, nie? No, nie. Dobrze, ma. Też bym tak zrobił, Rafał. Też bym tak zrobił, ale może jeszcze będzie coś gorszego. Jeszcze przed nami kilka hymnów. No dobra. Jak patrzę na twoją twarz, państwo tego nie widzą, ale Rafał ma naprawdę zatroskaną twarz w tej chwili. Następny, uwaga. To będzie tutaj to głośny ten jest, ja ciszę trochę, no. Ja wierzę w GKS. Tak. Ciekawe. No tak, środek stawki gdzieś tam, nie? Pod Toruń czy nad Toruń? Pierwszy masz Rzeszów, no. Drugi Gorzów, trzeci Toruń, czwarty Lublin. No to pod Toruniem, między Toruniem a Lublinem. Czyli tutaj mamy... Tak, bo tutaj też coś takie... Gdańsk. Ja bym dał wyżej to, ale to nie upieram się. Dobra. Następny. Gotowy? GKM. Znasz? Coś słyszałem, to wiesz, no bo tyle lat z Artemem w Grudziądzu. GKM. Dobra, tutaj dobra. Trochę będę tym nieobiektywny, ale daję na drugie miejsce. Tak? Tyle lat w Grudziądzu, no pewnie. No, daję. I ten wokal ci się podoba na przykład? No, ale wiesz co, no chyba może trochę znowu nie jestem obiektywny, natomiast... Dobra. Nie, no Rafał, ty jakby ja ci tutaj... Ten poznałem akurat. Co do Rzeszowa musiałem się uprzeć, bo uważam, że Rzeszów na to ale zasługuje. Ale daję tutaj na tym, tak. Dobra, GKM mam na drugim miejscu w tej chwili. Następny, uwaga.
Na plastronach Mycha. Polubas. No, to jest znana, najbardziej znany hymn chyba to jest. No dobra, no będzie na drugim. Falubas to my. I to nie jest w wykonaniu Tomasza Karolaka. Ja wolę w tym wokalu zdecydowanie. Dobrze. Czyli na drugie miejsce dajemy. Na drugie, no. Ale Rafał, jeżeli ty chcesz na pierwsze, to nie jest tak, nie, że ja... Nie, ja nie chcę. No nie, nie, no umówmy się, ten Rzeszów to jednak tutaj... Tak? Szczególnie ta gitara, no to to zrobili... No tak, tak. Ja w ogóle słyszałem ten wykon na żywo. To jest tak samo dobre jak tutaj. Albo nawet lepsze, jak to muzyka na żywo jest lepsza. Dobra, czyli mamy czołówkę, mamy Rzeszów, Zielona Góra, Gorzów. Mhm. Następny. Uwaga. Ładne, nie? Tak. Inaczej tutaj w czołówce nie będzie. Ja myślę, że to jest bardzo poważny rywal dla Leszna. O, to nie? Mogą być tak egzekwo walczyć. No właśnie nie ma egzekwo. No, Leszno czy Częstochowe dajemy na ostatnie miejsce? Znaczy ja nie wiem, czy to było... Tu jednak bym zostawił Włókniarza na przedostatnim, nie? Czyli jeszcze jednak... nie spada z Ligi Włókniarz. Dobra, nie. Czyli Częstochowe wpisy. Wiesz co, bo być może jest jakiś inny hymn, chociaż ja mówię, przeryłem to wszystko. A i... może to, wiesz co, może to też będzie jakaś inspiracja do tego, żeby jakiś hymn fajny powstał. No po to robimy właśnie. Widzisz, no, przecież my tego nie robimy, żeby się spastwić, znęcać, tylko po to, wiesz, to nie... Gadamy o muzyce. Ale kwestia gustu też. Tak, bo jak ktoś powie, że na przykład Leszno mu się najbardziej podoba ten hymn... Absolutnie, bo mu się kojarzy, wiesz, czarno-białym telewizorem, no to dlaczego nie? Ale szanuję, to przecież to każdy ma różne gusta muzyczne. Następne, jedziemy. Gotowy? Tak. Tarnów? Unia Pany. O, to dobrze. Czekaj. To jest dobre. Jak u mamy... Grubo jest. Unia Tarnów. No to dwie unie z tyłu, nie? Ale którą dajemy na koniec? No nie, za ten beret na ostatni. Jaskółki ładnie nam fruwają na końcu. Dobra, następny. O, to też jest dobre. Rybnika, Gliwicka 7-2. Środek stawki. Tak? No bo to jest ta linia melodyczna z Mosna. Ja wiem. No. Tam nawet jest ten motyw wygwizdany w którymś momencie. No tutaj może być pod Gorzowem. Naprawdę? Tak. A zaśpiewałbyś? Rybnik. Przy Sportowej ile jest w Bydgoszczy stadion? 2. No, to Bydgoszcz, Sportowa 0-2. Niech Bydgoszcz, klub na Sportowej 2. Bydgoszcz, ale stworzymy dzisiaj. Na trzecie miejsce dajemy Rybnik, na czwarte, tak? Bo jest Rzeszów, Zielona Góra, Gorzów. Na trzecie, dawaj na podium. Gorzów, pana Wróblewskiego wycinamy? Dobra. Tak, no pewnie, co? Za to minie, to Rybnik. A wokal jak ci się podobał? Wokal? Ten stadion każdy zna. Taki do twojego podobny trochę. No to był pan Antek z kopalni. No a tam jest jakiś taki, później, ale nie będziemy szukać. Jest tam gdzieś jakieś takie są typowo właśnie górnicze wstawki. Jedziemy dalej, uwaga. Teraz. Ładne, nie? Wiesz co, tam będzie podział na te grupy w playoffach, tak? Są tam już to ta druga grupa spadek tam, nie? Tak. Jednak do dolnej czwórki? Tak, zdecydowanie. Tak. O kurczę. Czyli co? Można powiedzieć. Czyli ja zaktualizuję, Rafał. Dobra. Rzeszów pierwszy, Zielona druga, Rybnik trzeci, Gorzów czwarty, Toruń piąty, Gdańsk szósty, Lublin siódmy, Częstochowa ósma, Leszno dziewiąte, Tarnów dziesiąty. I między Leszno a Tarnów, żeby nie było, że dwie unie na końcu. Tak? No. Czyli Łódź tu wpisujemy. Tak. Nie przekonali. Nie przekonali cię. Pan Sławomir Kowalewski wykonuje ten hymn. Następny. Pozdrawiamy, natomiast tu tak jak mówimy, czekaj, subiektywna opinia. Tak. Następny, proszę bardzo. Rabicz. Kast spocone, skrywa skronie męska. Głębokie takie. Dziś jest mecz. Tu jest dużo rymów w tym hymnie. Na owalu czarnej szlaki nasze walczą. Dobra, dziś chłopaki chyba tam jest dalej. No to tutaj byśmy dali znowu... Taki średni ten hymn, jest? Taki środek stawki gdzieś tam, między Toruń a Gdańsk.
Tutaj, tu na pewno się wybijają pan Maciej Pląskowski z Niedźwiedziem na plastronie. Taki jest tytuł tego hymnu. No i on tutaj widać, że musi dobrze rymować. Ciekawe, czy na przykład... Daje radę. Idę wynieść śmieci, żeby wyręczyć moje dzieci, na przykład, nie? Byłem wynieść śmieci, pojechałem do Gdańska na Żużel. To się nie rymowało, Rafał. No ale tak było. Tak miałem lat 13. Tak miałeś? Poszedłem wynieść śmieci, a pojechałem do Gdańska na Żużel autostopem. Jak to się stało? Znaczy to śmieci były twoim celowym zabiegiem? Nie, mama wysłała mnie po wynieść śmieci. Mieszkaliśmy w wieżowcu na 9 piętrze, wynosiłem śmieci. W Bydgoszczy. Tak, i tam ten syp taki, gdzie się wysypywał, był na dole w klatce. Śmierdziało zawsze, tak, no. Więc te sypy z góry już nie działały, wynosiło się na dół, kładło się wiaderko obok klatki, szło się gdzieś tam dalej załatwić. Czy poszedłem, miałem gdzieś jeszcze po ziemniaki i po gazetę. I kupiłem gazetę, a w gazecie było napisane, że są zawody MDMP, bracia Golobowie wtedy jako juniorzy jeździli. No to od razu mi się lampa zapaliła, na tym już wiaderko zostało, ja pojechałem autostopem do Gdańska. Naprawdę? Wieczorem. Wiesz, w tamtych czasach dzieciaki na podwórku bawiły się do ciemnego. Ile się jechało wtedy samochodem? Autobusem jechałeś, tak? Nie, autostopem. Tak. To ile, z dwie godzinki? No, nie, więcej. Więcej. Ponad trzy, na pewno ponad trzy, bo to wiesz, no wtedy nie było jeszcze żadnej tam autostrady, żadnej S. Ale mówiłeś mamie, że nie będziecie w dorze. Idziesz absolutnie. W niej. No nie, no mama gdzieś tam wieczorem szuka, wiaderko stoi. To ty jesteś hardkorowiec, no. No i co? Najlepszy numer zrobiłem, jak pojechałem autostopem do Niemiec. Poczekaj, nie, ale dokończ tym Gdańskiem najpierw. I co? No i no co, pojechałem, wpadłem na 13 wyścig MDMP, wtedy jechało 16 wyścigów, a ja wpadłem do parkingu przez płot gdzieś tam bokiem. No chyba 13 wyścig. Pan Władysław Golob, jak mnie zobaczył, to szok, jak usłyszał, że... Ale on cię już znał wtedy. No tak, no bo ja już przechodziłem wtedy, na byłem... Ja wiem, to fajna historia to jest. Tak, tak, więc w tej szkółce już tam byłem i oczywiście, mimo że oni wtedy jechali takim Mercedesem osobowym z szczepką, z motocyklami, mimo że mieli 5 osób komplet, no to gdzieś tam na tylnym siedzeniu między chłopaków i wróciłem z nimi do Bydgoszczy wieczorem, no... Rodzice nie mieli jeszcze może zupełnie siwych włosów, ale no już byli zaniepokojeni, bo tak jak mówię, w tamtych czasach myśmy po podwórku biegali do 22, do ciemnego, nie? To było jakoś, ale to jakoś lato. A wyobraź sobie teraz, że twoje któreś dziecko robi taki właśnie numer. Lepiej niech tego nie słuchają. Nie? No. Bo ja dzisiaj czasami gdzieś tam się czepiam, szczególnie tego najstarszego, nie? Jaką ma na imię? Antek. No, Antek. Ty masz Antka? Tak, Antek, Ligia. Jak wpowadzisz. Znam, no. I Pola. Pola. Trójkę. Pola Maria. Antoni Rafał, Ligia Alicja i Pola Maria. Gdzie dajemy Rawicz? W środek stawki. Tutaj, tak jak mówiłem, między Gdańsk, Toruniem. A Lublin? No, na przykład, tak. Tak. Czyli tak środek bezpieczny. Czyli nie jest najgorzej. Jedziemy dalej. I tu nie będzie żadnych słów. Orkiestra. Ładne, nie? No, bo to ja jest... Tam, wiesz co? Wyprowadzenie do prezentacji. Tak. Jestem fanem orkiestry, tak, no. No? Na czwórkę, do czwórki, do play-offów dajemy. Ale co to jest? Nie kojarzę. Piła. Aha. Kibice z Piły teraz mówią, jakie to było fajne. Hans Nielsen, zobaczę. No, ty bym musiał... Sławomir Drabik, Jacek Golob, Krzysztof Agujski. A ja wyślę do Hansa, zobaczymy, czy kojarzy. No pewnie kojarzy, bo on ten rok tam jest menadżerem, nie? No. Dobra, czyli dajemy na podium, tak? Czyli na Drybnik. Tak. Rzeszów, Zielona Góra, to jest nieruszalna czołówka. Rybnik jest na trzecim, na czwartym tutaj ta orkiestra, Piła na czwarte. Czyli Rybnik trzeci cały tak, czas. Tak, do czwórki. I Piła czwarte. Czyli dobra. Na razie... I Gorzów piąty. Tak. Mhm. Dobra. Uwaga, następna. Najlepsi, zawsze najlepsi. Żółto-czarny ryk maszyny zagra w zębach, czujesz to? Dziś na krewę chwyć drużyny. No? Żółto-czarny. Te żółto-czarne barwy? No. Nie wiem, kurczę. Mi bardzo bliski klub. Wstyd. No, przyznać, i ten klub, powiem ci, udostępni. Poznań, dobra. Miasto Doznań. No. Ten klub udostępni ten podcast też, bo ja bardzo dziękuję i Brianowi, Dawidowi, prezes Kozaczyk. To pozdrawiamy, no. Jak to nagrywamy, to Kuba Kozaczyk ma dzisiaj urodziny. O, to wszystkiego najlepszego. Tak, on to usłyszy w święta. Ale to znowu możemy zaśpiewać, nie? Plurimus annus, plurimus. Plurimus annus, plurimus. Annus, annus, plurimus.
Po łacinie to było. Ja wiem, ja to, no. Znaczy ja nie znam tego. Znaczy słyszałem no, to, ale nie jest tak. Dla Kuby. I zobacz, i tutaj muszę no, być poprawny w ramach prezentu. Tak, już... Z racji tego, że tego no, rocka i tam heavy metalu już trochę w czubie mamy, to do środka stawki, no tak, no dobra, między Gorzów, dobra? Gorzów Piła tutaj? No. Nad no, Gorzów. No, tak, tak. Poznań. Całkiem niezły hymn to jest, no. Dobra, i wiesz, co tu jeszcze mamy? Skorpiony, tak? Odwalamy już motory. Hej! Jedziemy po swoje. Zadzięca łuski raba. Leonard Raba, no. O, widzę, że już tak byłeś na początku mocno na nie, ale jak usłyszałeś o Leonardzie no, wiesz co, bo, Rabie, wiesz co, bo to jest tak, pamiętam, jak właśnie jako taki ten kilkuletni dzieciak wracało się z żużla i był program, i tych programów w rodzinie było kilka, no bo chodziliśmy całą rodziną. Mama, tata, tam mój wujek chrzestny, który tak naprawdę on najbardziej był wkręcony, roczniki przeglądu sportowego zbierał tam. No. On mówi kiedyś do mnie, Rafał, ty się żużla trzymaj, to będzie twój chleb. No. Ja byłem... Twój tato myślał zupełnie co innego. Znaczy inaczej, no. Może wujek mi to wprost powiedział. No ty wiadomo, tata musi trzymać krócej, wychować, tak? Wujek może trochę więcej pozwolić. Ojciec chrzestny tym bardziej. No. Więc no świętej pamięci już 25 lat poszło, 26 będzie. Wujek, jak, tak? Tak, jak ten wujek już nie żyje. Ale on właśnie te programy i wycinałem i Leonard Raba i cały żużel. Dla mnie to było pstrykanie tych kawałków papieru z programu zawodników. I kto wygrywał? Wypisywałem drugi program. Ale to co, także... w kapsle grałeś czy w co? Nie, same te papierki się tylko pstrykały. Co ty mówisz? No byłem tak skręcony na maksa. Dobra, czyli co robimy z kolejarzem Opolem? No znowu gdzieś to sentyment środek, taki na tym. No, taki. Ale to wiesz co, bo to nie możesz się tak kierować. No dobra, no ale... To akurat taki fragment tego trafiliśmy, albo w innych hymnach też są nazwiska. No tak, no na podium nie damy, ale za Piłę na przykład. Tam, no. Nad Poznań? Nad Poznań, tak. Tak? No ale skrzywiłeś się, jak usłyszałeś pierwsze nuty. No dobrze, no bo mówię, idę tego rock'n'rolla można tutaj na tym, ale ten Leonard Raba, no to znowu nawiązanie do historii, zobacz. No to mi się podoba, że w hymnie nie mówisz tylko o tym, co jest tu i teraz, tylko o tym, co było. Właśnie w ogóle skonstruować idealny hymn to jest problem, dlatego że niektórzy to w przypadku Polonii Bydgoszcz, do której dojdziemy też, tam jest, że w jednym z hymnów, no nie wiem, czy to jest jeden z hymnów, czy ten, no ale to funkcjonowało jako hymn, pojawia się taki wątek o braciach. Mhm. Wiadomo, o których braciach, o których braci chodzi, o Golobów, a nie wszystkie zarządy kochają się albo kochały z braćmi Golobami czy z klanem Golobów i wtedy takie zarządy już nie puszczają tego hymnu i go nie uznają. Dlatego trzeba robić tak uniwersalnie teksty do hymnów, żeby one były ponadczasowe i żeby nikt się do nich nie przypieprzył. No nie jest łatwe zadanie, no. Nie? Takie teksty pisać. Ale ten wątek historyczny, kiedy mówimy o czymś, co było, no bo to wiele z tych klubów to jest kawał historii. No i to jedno wynika z drugiego. Gdyby nie było tego, co było ja kiedyś, sentyment. To... Jedziemy dalej. Mhm. O, Polonia, a propos. Proszę bardzo. Się zaczyna. Znasz to? No, słyszałem, natomiast no. Ja się na tym hymnie nie wychowywałem. Dobra. Bydgoszcz w moim sercu, tak? Jak w Anglii mówią tak. Bydgoszcz born, Bydgoszcz bred, strong in the arms, thick in the head. Przepraszam, to było u mnie nagrywane. O, naprawdę? Tak. Kuba, chodź to powiesz tu bliżej, bo cię nie słychać. Słuchajcie, gość, który nas tu nagrywa, który nagrał już nie jeden podcast, nie jest miłośnikiem żużla. Kuba, powiedz to do mikrofonu. Ten hymn był nagrywany u mnie. Ja robiłem aranż do tego, robiłem, no i tam... A kto grał? To znaczy muzycy, muzyków miałem. Aha, muzyków ale to... W którym roku? To się tu odbywało? Nie, to jeszcze w innym studio się odbywało. Aha, myślałem, że w tym budynku. Kurczę, 30 lat temu? To 30 lat a że temu. Mi to tak umknęło, no bo wiesz, to ja bardziej kręciłem się w parkingu niż na trybunach. I w takim wypadku ci trochę... Na trybunach do pewnego okresu, ale później gdzieś taki... Nigdy nie byłem takim, wiesz, kibolem, strzelnikiem. Tam może trochę tam gdzieś na żury się chodziło. Nie chodziłeś, Kuba, na żury, nie? Znaczy ja za dziecka chodziłem. Za dziecka chodziłeś. Potem już jakoś... Ale jak Golobu jeździły, to już nie chodziłeś. Nie, już nie. Czyli tam ewentualnie... Ale tutaj to musimy... Ricardo Dołomisiewicz, te tematy. To znaczy Boniek i tam taki... Nie, nie, czy ja pierwszy Boniek. Zbysiu Boniek był też... Chodził na żużel, no. Nie. Nie jeździł, ale... O Jezus, jak się nazywali ci tam w latach
No Rafał ci powiem. 50-tych, 60-tych. No tak, Świtała. Świtała. No, tak. No. I wyobraźcie, to jest znowu fajna historia. Wyobraźcie sobie, jak kurde, pracowałem... Kurde, co za gość, on mi sam historię opowiada. Jak pracowałem z Krzywym Kasprzakiem, a, wyciągnęliśmy brata mojego dziadka. Rocznik 28, wujek Edziu, pozdrawiam serdecznie. 28, wujku Edwardzie. Byliśmy w październiku na jego urodzinach, ciągle w teraz dobrej... w październiku? Tak, no. 95 lat kończył, najstarszy w rodzie. 28 rocznik. I wujek wtedy właśnie w tym 2014, kiedy Krzychu Kasprzak wygrywał Grand Prix, wujek był na trybunie głównej, dostałem od Krzycha pakiet biletów, zaprosiłem moją rodzinę tam, żonę, brata, żonę, tatę, mamę, no, i wujka właśnie Edzia, i on taki wzruszony po tych zawodach mówi: ostatni raz na żużlu byłem, jak byli, jeździli Świtałowie, czyli koniec lat 50. I ten hymn wtedy mógł chodzić. Być może, być może. Natomiast tutaj z racji tego ja bym znowu dał wysoko, nie? No, no to daj wysoko, no. Wiesz, no. Rzeszów pierwszy to nie ruszamy. Zielona Góra druga nie ruszamy. Ja jestem emocjonalny, dlatego tutaj daję... Nie, no to na drugim miejscu. Na drugim miejscu tego już dasz? Tak, trudno, mogę być najwyżej. Nie, no, wolę patrzeć... Dobra, ale nie, jeżeli mówisz uczciwie, że to dlatego, że twoje serce, to, to ten... Myślę, że muzycznie ja bym ja dał... Ja jestem bydgoszczanin z ja bym dał kości, gdzieś powyżej około siódmego miejsca bym dał, ale Rafał, to jest... Będę się z tobą przepychał na łokcie. Ja przepchnąłem Rzeszów, to ty przepychasz Bydgoszcz. Dobra. Jest 1-1. Dobra, Bydgoszcz, proszę. Czy my coś tu jeszcze mamy? Tak. Uwaga. To jest w miarę świeża produkcja, taka niedawno robiona, no, 3 lata temu. To są bity takie. Tak, ale i teledysk jest takiej wysokiej klasy. Spróbujemy dziś wieczorem. Co myślisz o wokalu? Sięgnąć gwiazd. Tak? No, jest takie, taka piosenkowe trochę, nie? Niektórzy zawsze. Puścisz w samochodzie, będzie się dobrze jechało. Jest zbudowana historia. Otworzymy swoje serca. Emocje. Przywiązanie. Ja i ty. W naszych oczach znów zagrają. I uwaga. Szczęścia łzy. Ja myślę, że kibice tego klubu dobrze wiedzą, że to jest to, bo to leci na stadionie często. My cieszymy, taki jest nasz. I uwaga. Ostro po swoje, Ostrów, no w czubie. Tak, dobre? No, dobrze, nie wiem, podprowadziłeś jak taki jeden z najlepszych podprowadzających tych kierowników startu. Co? Na tym, no tak podprowadziłeś tutaj ten temat, że ja daję za Bydgoszczem. Tak? No. Rzeszów, dobra, ja nie dyskutuję. Ostro po swoje, no. Oni mają to hasło takie, które no, jest. No, ale dobre, no. Ładne, nie? Weszło, no. Dobra, co jeszcze mamy? O. Czas. Włożyć kask. Linia melodyczna podobna do GKM-u. Tak? O, tak. Nie wiesz, co to jest? Uważaj. Mało wyraźny. Konany Krośnieński Wilk. No fajnie sobie tam radzą, nie? Co? W Krośnie. W tym hymnie? Aha. Nie, ogólnie w Krośnie. Cieszę się. Bo zawsze to Krosno przez tyle lat było takie postrzegane jak taka już zupełna prowincja, gdzieś tam na tym, no jeżdżą, gdzieś ktoś im z łaski jakiś ćwierćfinał z Polski dał, a teraz zobacz, kurczę, nie? Doszli do Ekstraligi, fajne... No dobra, ale nie uważasz, że jakby cały ten sezon to zostaje w... U ludzi, którzy oglądali Żużel w telewizji, chodzili na mecze swojej drużyny, to Krosno mi się wydaje, że jednak kojarzy się z tym rozwalonym torem, z tym skandalem na Impie. No dobra, no tylko wiesz, że to położyło cień, bo tak jak mówisz, tam wydarzyły się bardzo fajne rzeczy. Stadion zrobili przede wszystkim. Ja sobie bym wziął kartkę, plusiki, minusiki, nie? No, ale chodzi o to, co zostaje w głowie. No i mi tych plusów zostaje więcej. Tak? No. No ale ty jesteś tak żużlowo bardzo mocno rozwinięty. Znaczy, no inaczej, no wiesz co, no ja patrzę na to, że to jest fenomen. W tak niewielkim mieście zbudować ośrodek, że brak biletów. Znaczy, że wszystkie idą na pniu. No, no że no nie ma, tak? Idą, no. Idą na pniu. Zrobił się z tego taki no, sport lokalny w strukturach, nawet mówię sport narodowy, w strukturach lokalnych. A nie? Ty byłeś w tym roku, byłeś z Artiomem, tak? Byliście? Byłem z Artiomem, byłem w zeszłym roku na Impie. Bo z Kacprem ten, byłeś, ten się odbył, tak. Aha. I był fajny imp tam na tym. No dobra, ale wiesz co, bo ty nie słyszałeś jeszcze, co mówił Andrzej Lebiediew na temat Krosna. Mówi, że to jest tak naprawdę, z perspektywy człowieka, który tam często jeździł, to mówi, że Żużel i basen to jest jedyna rozrywka w tym mieście. No i
no, no to tym bardziej chwała za to, że potrafili coś takiego zrobić, nie? Na tym mówię, to nie jest zrobione z niczego, tylko zobacz, lata 80. tobie będzie bliżej, świętej pamięci Edward Jancarz. Tak, on tam poszedł. I tam Wilki, ja pamiętam, był taki mecz Wilki, Kakarzet Krosno, tak się nazywał, z Polonią Bydgoszcz. On miał takiego wielkiego Wilka. Tak, Edward Jancarz właśnie szedł na prezentację, ja to też pamiętam, jako dzieciaki na tym. I to gdzieś taka była stagnacja, ciągle taka, wiesz, taka prowincja. A teraz nagle... No, jest paru sponsorów tam na miejscu i... Bez tego nie da rady. Ale jasne, no wiesz, do tego musi być grupa ludzi, którzy chce to pociągnąć. Tak, tylko moim zdaniem na przykład szkoda, że tego toru też przy okazji się nie dało, bo z takich czy innych powodów skrócić na przykład, nie? Ja nie mówię już o tym, co tam się wydarzyło, to się wydarzyło, to Andrzej też o tym mówił, Lebiediew, że jeżeli ten tor przeleży sobie zimę, nie będzie tam nic robione, maszyny nie będą jeździły, jak to się wszystko ułoży, odpocznie sobie w cudzysłowie, to tam będą dobre zawody, ale ten tor jest za długi. To takie w ogóle Podkarpacie, Małopolska, te tory, takie lotnicha wielkie. No, może to faktycznie to jest... zabija widowisko. No. Tak mi się wydaje. No dobra, jak dajemy Krosno? A propos, zaraz kończymy te hymny. Co dobra, tutaj dajemy gdzieś tam między... No, nawet przed Rybnikiem ja bym dał tutaj. Naprawdę? No, tak wysoko? Znaczy, no, nie mówimy o muzyce do końca na tym. No, znowu ja, czyli ty znowu wyrażasz swoje sympatie, znaczy, bądź inaczej, antypatie... Czekaj, przepraszam. Znaczy nie, no, bo tu też klimat taki rockowy, no to też jest w jakiś sposób... Jasne, ale dla mnie na przykład zbyt mało wyrazisty wokal. W sensie niezrozumiałe to jest technicznie. Ja nie rozumiem, o czym ten człowiek śpiewa. No dobrze, no to tak, to się zgodzę, tak. No ale już dałeś między Zieloną a Rybnik, no. Ale pojadą w barażu. Weszły dodatkowe aspekty emocjonalne. Dobrze życzymy Krosnu, więc... Znaczy no, generalnie dobrze życzymy wszystkim. Tak, ale takim słabszym trochę też. Po owocach ich poznacie. No to tutaj owoce są bardzo dobre. Byłeś w Bieszczadach? Byłem, rewelacja. W Baligru poznałem Kazika Nóżkę, to jest... Baligru, ja wiem. Rewelacja. Tam Niedźwiedzica... Niedźwiedzica, czekaj, jak się nazywała ta niedźwiedzica? Aga? Sabina, nie wiem. Nie, Aga. Aga i poznaliśmy Kazika Nóżkę na tym, wiesz, wspaniała wakacja. Kazik Nóżka publikuje piękne filmy. W nocy szliśmy na korbanie na tym z bratem, moim synem, na tym, wiesz, pełni strachu, jakimś ciemnym szlakiem, ale musieliśmy zdążyć na wschód słońca, więc wyobraź sobie gdzieś tam... A bo ty zdjęcia dodawałeś z tego wschodu. No, i rewelacje. I teraz najlepszy w tym temacie. Kazik Nóżka, też przed emeryturą, czyli całe życie. Ale zęby poczekaj, bo ty mówisz Kazik Nóżka, a skąd to się słuchacze mają wiedzieć? Kim jest Kazik Nóżka? Fotoreporter, miłośnik. No ale nie, ja mówię, czym się zajmuje. Leśniczy, nadleśnictwa tam chyba Baligród. Tak. Wpisać na tym, stał się mocno popularny, wszystkie stacje telewizyjne już go chyba zaprosiły, z racji tego, że ma jakieś tam fajne relacje z niedźwiedziami. Tak, ale właśnie o to chodzi, że on się też zajmuje profesjonalnie tą fotografią, obrazem, przekazywaniem tego, co się dzieje właśnie w naturze. Tak, no nie, to on zajmuje się pracą w nadleśnictwie, natomiast przy okazji robi zdjęcia. Wszystko odpowiedź. No. No ale, bo ja go poznałem, no mega ciekawy człowiek. Jak myśmy go zaprosili, bo korzystaliśmy z kwatery u jego córki, więc on przyszedł dwukrotnie do nas. Pierwszy raz widziałem gościa, który sypie 8 chyba, albo 10 łyżek do kawy. Cukru czy kawy? Kawa z takim kożuchem, taka budowlana, naprawdę, z 200 czubatek. Ale czyli kawy sypie, tyle nie, czy cukru? Nie, dwie łyżeczki kawy, więc na ten kożuch taki 2-centymetrowy, 10 łyżek ten. I jechał historię zdjęcia o tych niedźwiedziach i my wchodzimy na ten szczyt. Dobra, zdobyliśmy wszystko, szczyt, dobra, wschód słońca. Wracamy, patrzymy. Odchody jakiejś zwierzaka. Ja zrobiłem zdjęcie, wysłałem do pana Kazika. O, misiu! Ale panie Kaziu, pan mówił, że tutaj niedźwiedzi, to tak nie, podkarpanie nie podchodzą. Jakbym wam powiedział, byście nie poszli. Więc my wtedy zdaliśmy sobie sprawę, wracamy, a tam odwrócony znak na tym parkingu, którego w nocy nie było widać, uwaga, niedźwiedzie. Więc no, fajna przygoda. Ja wiem, my też byliśmy w Bieszczadach, tak, z żoną, wtedy jeszcze z narzeczoną i kupowaliśmy, w ogóle, to jest długa historia, ale skrócę ją. Chcieliśmy kupić magnes, ale to był taki magnes, gdzie na miejscu oni wypisywali nazwę, jeszcze coś tam dopisywaliśmy do tego magnesu, bo było to możliwe w tej pracowni na miejscu. Ja poszedłem skorzystać z toalety. Toaleta wyglądała jak w Bieszczadach. Po prostu krzywe ściany, muchy latały. No, było miło, nie? Ale żonie w tym czasie, która została tam przy tym magnesie, gość opowiadał, że tam z tego sadu niedźwiedzie jedzą jabłka. O, tak i tu normalnie przy drodze, nie? Ale bo i my myśleliśmy, że to jest żart, ale to jest prawda. Mhm. Tam no. Są takie, nawet są porzucone sady, gdzie te niedźwiedzie wiedzą, kiedy te owoce spadają i one tam idą, no już takie są te owoce nie, przez ludzi nie nadające się do spożycia, ale one...
kosztują. I pan Kazio opowiada, że wtedy w odchodach widzi, kiedy już chodzą na przykład na jabłka. Co ty mówisz? Mhm. Smacznego. Jeżeli państwo przy tym podcaście coś jedzą, to smacznego państwu życzymy. I tak trochę z Krosna do Rawicza pojechaliśmy, no bo nie, no, niedźwiadki rawickie. Wilki, tak. Dobra, i chyba już będzie ostatni hymn. Uwaga, jesteś gotowy? Tak. Z wiarą wygraną, pokazują na to stać i na krawędzi zdrowia. Nie poddają się łatwo, walczą twardo. Wyjdź z podniesioną głową, robią co mogą. Walka do ostatnich sil, aby dobry wynik był, aby dobry... Nie wiesz, nie? O co? Dowieść do mety, to nie jest hymn, to jest piosenka. To jest różnica. No. Dobra, bo to jest taka hip-hopowa piosenka. No, a i to już nie jest mój klimat, nie? Nie, bo ja się na hip-hop nie wychowywałem, nie? Wtedy Start w ogóle... Gniezno to jest. O. Ale to, nie... to, mówię, to piosenka, nie? Na tej zasadzie. To w play-offach nie pojadą. Dobra, nie. Czyli... No nie, jeśli chodzi o doznania artystyczne, no to przed tym gdzieś tam... no może przed Częstochową. Przed Częstochową, czyli tak, tutaj tak, dajemy Gniezno. Tak. Sparta Wrocław nie ma swojego hymnu, ma tylko też taką podobną piosenkę. A ot w to, żeby był. Są zakusy, są zakusy. Nawet podejścia były robione, żeby była piosenka, no wiesz, to nie ma co, bo zaraz się, przepraszam, trafi się kilka osób zaraz i w komentarzach będą pisać, tak, wy nie odróżniacie hymnu od piosenki, ale prawda jest taka, że kluby, i to jest, przy tym zdaniu będę się upierał, że kluby nie przywiązują do tego wagi. Niektóre hymny są stare, niektóre są, o, na przykład Ostrów bardzo ładnie, że zrobił swój nowy hymn. Ta. I to jest taki współczesny, myślę, że ponadczasowy i tutaj szacunek, natomiast dla mnie absolutnie numerem jeden jest i ponadczasowym jest, jest Rzeszów, zdecydowanie. Nie no, tutaj ta gitara, nie? To tutaj ten heavy metal. Ja cię później puszczę, a pójdź sobie w samochodzie, jak będziesz wracał w swoim Mercedesie, no. Będzie fajnie. Proszę państwa, według Rafała Lewickiego i trochę też mnie, a gdyby, ty nie dałbyś Rzeszowa na pierwsze miejsce, nie? Szczerze. Wiesz co, musiał, no to ale wiesz, bo to jest tak, że... Ty byś dał Bydgoszcz. Znasz takiego cytat klasyka z rejsu, że najbardziej lubię piosenki, które kiedyś słyszałem. Tak. No i to słyszałeś, ja nie. I to jak może bym posłuchał 2-3 razy. Ale ja słuchałem wszystkich, bo w ogóle miałem kiedyś grę taką żużlową, nie pamiętam jak ona, to było chyba Speedway Grand Prix, gdzie w tle leciały wszystkie hymny zebrane. A normalnie miałeś grę i... Ja takich, widzisz, doświadczeń nie mam. Także ja się osłuchałem, dlatego na przykład bardzo lubię hymn Gdańska i Torunia. Lubię i znam je, dlatego że grałem w tę grę. A. Dobra, podsumujmy to. Rzeszów według nas jest, ma najlepszy hymn. Został mistrzem Polski. Mistrzem Polski, Stal Rzeszów. Gratulacje dla Jacka Trojanowskiego i jego ekipy. Na drugim miejscu Polonia Bydgoszcz. Ale to ze względu na sentyment Rafała. No i że to tu powstawało u Kuby, no to jest szacun, nie? Tak. Na trzecim miejscu mamy Ostrowie. To jest... Przepraszam, że się... Znowu wchodzi. Przesłuchałem to i ta wersja nie była u mnie nagrywana. O. U mnie była nagrywana churalna wersja. No a tutaj solowo śpiewa. I po co to? Tenor, ja tego nie wytnę, Kuba. No. A popsułeś tak piękną historię teraz. To już zostaje. Zostaje, najpierw, że będą ci ścigać. Kuba, nie chcę cię wyganiać, ale po prostu popsułeś nam cały podcast teraz w tym momencie. Będziesz beneficjentem tego filmu. Aha, bo jakby usłyszał to ktoś, u kogo naprawdę to powstawało, to że sobie przypinasz. To tego pozdrawiamy, bo no nie. Jeszcze nawet oni, bo to są oryginalne słowa z 1935 roku. O. Ale tu wiesz co, bo to jest Sławek Wojciechowski, tutaj go też pozdrawiamy, który jest kopalnią wiedzy właśnie o historii, nie, o historii klubu. Nie tylko żużla w Bydgoszczy, ale o historii klubu, bo to też sekcja piłki nożnej, tenisa, judo, hokej. I ta dyrekcja, dyrekcja nawet zmieniła troszeczkę tekst, był zmieniony, co ja nagrywałem. Okej. Okay. No, a inna wersja jednak. No dobrze, natomiast tutaj ta też jest ciekawa, nie? A tą hularną może gdzieś będzie można znaleźć. To solowo. Gdzieś na pewno jest, bo ja pamiętam, że ten nasz hymn był puszczany na stadionie. Dobra, panowie, ja tutaj program prowadzę, ja tutaj przyjechałem. To jest przerwy na reklamę. Przyjechałem, to była reklama, tak. Podsumowujemy. Rzeszów pierwszy, Bydgoszcz druga, Ostrów trzeci, Zielona Góra czwarta, Krosno piąte, Rybnik szósty, Piła siódma, Opole ósme, Poznań dziewiąty, Gorzów dziesiąty, Toruń jedenasty, Gdańsk dwunasty, Lublin trzynasty, Rawicz czternasty, Częstochowa, Gniezno, Leszno, Łódź i na końcu kto, panie Rafale? Unia, pany. Unia Tarnów. Jak u mamy. Dobra, ja wyłączam tutaj sprzęt grający. Następny żużlos, Rafał Lewicki, Polska. Proszę bardzo. Dzień dobry, przyszłość. Przyszłość. O, to jest żużlos, który zlecił mi w ramach umowy partnerskiej Rafał z Eko dla Biznesu. O. Rafał, ty tak, byłeś
Byłeś mechanikiem u Golobów. No ciągle, wiesz co, ja myślę, że byłem, to takie jest, ja ciągle się czuję trochę, nie? Że ale oni już nie jeżdżą, nie wiem, czy wiesz. No, Golobów, tak, byłem mechanikiem, ja zrozumiałem, że byłem ogólnie mechanikiem. Nie, u Golobów byłeś mechanikiem, tak. Od tego zaczynałeś, do tego dojdziemy, bo mamy tutaj jeszcze taki już los poświęcony temu. Następnie byłeś, no między innymi u Krisa Cegielskiego, tak? Przez pół roku, u tak. U kogo jeszcze byłeś tak krótko? Nie, u Krzycha byłem najkrócej, tak. Dobra, później byłeś u Bjarne Pedersena, tak. Później byłeś u Krzysztofa Kasprzaka, tak. I u Artyoma Łaguty jesteś teraz. Tak. Prowadzisz sklep z częściami dla... Prowadzicie, Środek, przepraszam. Tak, Radkiem Szłochem. Tak, tak, no. Z Radkiem, który pracował u Jacka Goloba, tak, mechanikował, tak, a ty u Tomka. Tak. Dobra. Do tego jesteś menadżerem, masz sukcesy. Pytanie jest, gdzie ty siebie widzisz za 10 lat? Nie wiem. Wiesz, idziemy przez życie tyłem. Widzimy, co minęliśmy, nie widzimy, co będzie jutro. Idziemy przez życie tyłem. Fajne. No, tak. To nie jest moje. To jest. No, ale ja od ciebie usłyszałem, więc traktuję to jako ciebie, jako ojca tego tekstu. Nie, ojcem tego tekstu jest ksiądz świętej pamięci, ksiądz Pawlukiewicz. Świetny ten. No dobra, idziesz tyłem. I co, i co widzisz? No, ale gdzie byś chciał być za 10 lat? Za 10 lat chciałbym być... 2033 będzie. Uśmiechniętym mężem mojej żony i może dziadkiem? Tak. Dobra, a żużlowo, czy ty masz ambicje, żeby być prezesem jakiegoś klubu? Nigdy o tym nie myślałem, ale też nigdy nie mówię nigdy, natomiast nie, chyba nie czułbym się tak w tej roli, żeby być prezesem, nie wiem. Nie sądzę, że mam ku temu predyspozycję, o tak. Też tak myślę. No. A poza tym prezesem jest być nudno, tak mi się wydaje. W parkingu, w parku maszyn jest ciekawszy, pełne akcji. Dlatego niektórzy prezesi prowadzą właśnie takie życie, jak mówisz, że prowadzą życie w parku maszyn. No chwała im za to, nie? No niekoniecznie chwała im za to, bo nie tam jest miejsce prezesa. Znaczy ja tutaj bym polemizował, bo to kwestia tego, w jakich, jak się potrafisz poruszać. No, chodzi o to, żeby się prezes nie wtryniał w to, kto ma jechać w tym wyścigu, jaka ma być rezerwa, albo nie daj Panie Boże zwracać uwagę żużlowcowi jeszcze. Zdarzyło się tobie, że prezes któregoś klubu, ja nie mówię, że we Wrocławiu, bo akurat teraz we Wrocławiu jesteście z Artiomem i jeszcze będziecie i dobrze, natomiast zdarzyło ci się w historii bycia menadżerem lub mechanikiem, że podchodził prezes do zawodnika twojego w trakcie meczu i coś mu mówił? Nie znajdę takiego, żeby było to jakieś takie mocno, nie? Może to są jakieś tam kurtuazyjne zdania takie. Lawirujesz coś. No, ale nie lawiruję. Nie coś, co odbiłoby jakieś duże piętno, żeby mi zostało w pamięci, to nie. Mhm. Czyli nie podniósł żaden prezes twojemu pracodawcy ciśnienia w trakcie meczu? W trakcie meczu na pewno nie. O to mi chodzi. No, po meczu tak. No dobra, czyli prezesem nie będziesz, to już wiemy, a na przykład w jakimś związku polskim, motorowym, GKS Rzecie, gdzieś coś? Nie? Nie jestem oficjalem. Ja wiem, no ale pytanie, co za 10 lat? Ja ci zaproponował, panie Rafale, przewodniczący Irek Igielski po roku zrezygnował, także pana byśmy na GKS wrzucili. Są lepsi. Nie, a czy ty masz jeszcze jakieś ambicje, żeby być kimś więcej, albo źle to powiedziałem, nie więcej, po prostu robić coś innego niż menedżerka w żużlu? Nie, chyba, wiesz co, ja nie chciałbym jakby niczego wykluczać, nie, w swoim życiu, bo to, tak jak mówię, nigdy nie mów nigdy. I życie pisze różny scenariusz i możemy się później z tego po latach śmiać, nie? Jak ja biegając tam, mówię, pod ten parking u wujka na Baranach, pomyślałbym, że będę gdzieś mógł ten żużel z pasji zmienić w pracę, no to bym powiedział, no nie da się, nie? I tutaj też taka ciekawa anegdota, to kolega taki ze szkoły podstawowej przypomniał mi historię z piątej klasy, jak chodząc często na wagary, miałem problemy z matematyki i dostałem 3 razy ocenę niedostateczną za odpowiedź. 3 dni z rzędu, 3 jedynki. Ale cię nie lubiła. To jeszcze nie były jedynki, to były dwójka. Jeszcze nie weszły jedynki, tak. Niedostateczny. I po tej trzeciej pani świętej pamięci, już Urbańska, mówi: Lewicki, co ty w życiu będziesz robił? A ja miałem odpowiedzieć: żużel, proszę pani. Ja tego nie pamiętałem, bo ten kolega mi o tym opowiedział, kiedy gdzieś tam po latach się spotkaliśmy przy okazji. Tak, także ten żużel stał się ten, więc no nigdy nie mów nigdy, ale chyba bliżej mi gdzieś jakiejś akcji takiej, gdzie coś się dzieje, że więcej jest sportu w sporcie niż marynarki. Żużlowcem nie będziesz.
Żużlowcem? No. Nie, ale wiesz co? Chciałem być przez chwilę. Natomiast ale to, gdzie to... ty byś takim wzrostem był żużlowcem? Ale ja jak ile mając... ty masz? 1,80 m? 1,90 m? Tak, 1,90 m. No, ale wiesz co, jak się do szkółki zapisywałem, to chciałem być żużlowcem. Musiałem jeszcze użyć fortela. Zresztą też kiedyś o tym opowiadałem, że legitymację musiałem wrzucić do kałuży. Tak, do kałuży, żeby się rozmyła tak, i żeby tak, mieć, tak, że tak, starszy tak. jesteś. Natomiast pan Władysław Golob powiedział do mojego ojca, miał powiedzieć to mi ojciec, później cytował, że pan się nie martwi, z niego nie będzie żużlowiec, z niego będzie to najwyżej mechanik. No. Więc nie, ale miałem okazję przejechać się motocyklem żużlowym jeszcze jak pracowałem z Bjarne Pedersen, był taki event dla sponsorów i wtedy... A gdzie to było? To było w Holstebro. W Danii, no? Tak, w macierzystym klubie Bjarnego, taki był event dla sponsorów i każdy, kto chciał, mógł, tam było kilka nawet rozmiarów butów, jakiś tam ten, dla mnie nie było kombinezonu, więc taki coś ala kombinezon wojskowy, nie, taki jednoczęściowy założyłem, takie moro, tak. No. I kolega Kuba Ciupka, który wtedy też z Bjarne pracował, nagrywał to kamerą. I mówię, chodź Kuba, zrobimy show. Więc wypchnął mnie tym motocyklem, tam zapaliłem motocykl i ja takie to pierwsze kółko tam pym, stanąłem pod bramą, zawołałem go, on śrubokrętem do sprzęgła, to sprzęgło mi tam jeszcze dokręcił. Bjarne na to patrzył z boku. Stanąłem na przeciwległej prostej i tak, wiesz, nawinąłem z tego gazu coraz więcej, coraz więcej. I Kuba mi później opowiada, że Bjarne taki blady już biegł w stronę tej bandy, żeby gdzieś tam mnie wystopować. A ja tak nawinąłem gaz i w momencie puszczenia sprzęgła zamknąłem gaz, że było trochę i na kamerze słychać dźwięk tych ludzi, tam kilkudziesięciu, którzy byli na tym momencie, obecnie taki że zrobił sobie kabaret. No ale spodobało mi się. No. I później tym motocyklem miałem wrażenie, że jadę szybciej i szybciej. Ale pojechałeś w końcu tam, nie tylko się bawiłeś tym gazem. No, jechałem, wydawało mi się, że jadę szybciej i szybciej. Na wejściu w łuk przeszkadzała mi lewa noga, która haczyła o kierownicę, kiedy chciałem ten motor to tak jakby wprowadzić w taki ślizg. Tak jakby normalny człowiek jechał na mini żużlówce. No, coś takiego. No i ta lewa noga mi trochę przeszkadzała, no, ale miałem wrażenie, że no, jadę w końcu trochę szybciej i szybciej. A miałeś laczka, czy miałeś normalną tylko podeszwę? Miałem chyba laczka, miałem, no. Tak. Natomiast jak obejrzałem wieczorem, to nagranie z kamery szybciej i szybciej. Mówię, o nie, to już w życiu nie skrytykuję żadnego żużlowca. Jak zacząłem, że to, co ja wtedy czułem, to moje szybciej i szybciej, jak wygląda komicznie na kamerze, no. Mówię, nie, to panowie żużlowcy, to jest szacunek dla was. Dobrze, że akurat nie w tą stronę. Nie? No czyli to jest to, co się mówi. Wsiądź, pokaż jak się jedzie i wtedy się wymądrzy. Nie, no. To nie jest takie proste. Dobrze, dziękujemy Rafałowi za to pytanie. A wytłumacz tylko jeszcze, bo poruszyłeś temat dokręcania sprzęgła, szpilek. Tak. Nypli. Tak no to chodzi o większy nacisk na sprężynę, tak. No. I co to daje? Jaką zmianę czuje zawodnik? Bo sprzęgło na żużlu jest sprzęgłem suchym, więc te tarczki się gdzieś tam ocierając o siebie się zużywają i wtedy to sprzęgło robi się większy luz, więc dociskając tą sprężynę z powrotem to sprzęgło ma takie uderzenie, tak, na tym. To są jakieś kosmetyczne takie te, ale no. Ale to nie robi się w zależności od toru, że jest bardziej przyczepny lub nie przyczepny, tylko... Wiesz co, to można też, zawodnik czuje takie, nie? Czy to sprzęgło miało właściwe uderzenie na tym, jeśli jest tor przyczepny, no czyli większe obciążenie na sprzęgle, na tym czasami czuć taki zapach spalonego sprzęgła, tak. Nie? Mhm. Na tym, to wtedy to sprzęgło jest zbyt rozkręcone, nie? Na tym to sprzęgło się zaczyna ślizgać. I wtedy, kiedy zaczyna się ślizgać, zaczyna się spalać. I biały dymek też się pokazuje wtedy? No, też zdarza się, no. Albo też na przykład, kiedy się spala, kiedy sędzia, a teraz już automat długo trzyma taśmę, nie? To też... No, nie trzyma długo, on trzyma tam do dwóch... No ale to wystarczy, 2,5 nie? sekundy, no, maksymum. No, ale to i tak, no wiesz, no, to automat już ma to zaprogramowane, że tego czasu nie ma przesadnie długo, natomiast bywali pewnie kiedyś sędziowie, którzy no nagle się zawiesili, nie? No tak. Albo się coś tam uszkodziło w tym pulpicie. Awaria maszyny startu. Dobra, Rafał Kożuch, Eko dla biznesu. Bardzo dziękujemy za to pytanie. Napędzamy biznes bez hamulców. A wiesz, jakie oni są pasjonaci, nie? Kto? No cała ta ekipa. Eko. Rafał tam i jego żona Ewa i tam Bartek i jeden drugi. Pasjonaci. Wyobraź sobie. Nie no, się wkręcili, sponsorują Dana Bileja i znowu mają czutkę do biznesu. Nie czuję dobrego. Ja wiem. Ale do tego weszli w sponsoring Dana Bileja przed Grand Prix we Wrocławiu i Dan ogolił to Grand Prix. Nie tylko z tym. Na tym, nie. Oni czego się tam nie dotykali, to... I widać ich taka charakterystyczna grupa w tych koszulkach. Oni nie, bo ty komentując na Eurosporcie ich nawet pozdrowiłeś kiedyś. No, bo ja ich wiesz... Taką prywatność zrobił. No, ale nie sposób ich nie lubić. Ja lubię ludzi z pasją, nie? W ogóle ludzie nawet, jeżeli są z innych miast, ale kochają żużel, to tak łączy. No. To jest fantastyczne w tej dyscyplinie. Tak samo w naszych podcastach. Jest to fantastyczne, że tyle osób tego jesteśmy słucha. Jesteśmy żużlową rodziną. Tak, niezależnie od tego, z
z której części Polski, Europy czy świata jesteśmy. Następny żużlos, Rafał, proszę bardzo. Yerba mate, mam. Pokaż tę yerba mate. O, tu jest tutaj. Drobno cięte liście ostrokrzewu paragwajskiego. Napar yerba mate słynie z wyjątkowego smaku i właściwości pobudzających. Jesteś pobudzony, dlatego ty tyle gadasz. Może, natomiast to jest znowu zasługa mojej żony, która tak? gdzieś kupując prezent dla swojego brata, zamówiła mi taki zestaw startowy. Pozdrawiamy serdecznie Alicję. Tak. To dzięki zasługa. Jej ta yerba mate. Tak. I no. Po tygodniu, kiedy piłem notorycznie 3 kawy, po trzeciej już byłem tak zakwaszony, że po 15 minutach zamiast pobudzenia czułem ogromny zjazd. Okazało się, że yerba stała się lekiem na wszystko. Do tego yerba, co mogę trochę zrobić kryptoreklamy? Poczekaj, ja to przygotowałem. Ostrokrzew paragwajski to jest ziele, wiecznie zielone drzewo rosnące na niewielkim obszarze Ameryki Południowej. Jego niezwykłe właściwości to przede wszystkim działanie orzeźwiające i zmniejszające zmęczenie, pobudzające zastrzyk energii. Indian, to jeszcze plemienia jakieś indiańskie pobudzały się tym, chodząc gdzieś na jakieś tam wyprawy. Tak? Czy na polowanie, czy na wyprawy wojenne. Tak, no tak, taka jest gdzieś tam historia, nie? Natomiast myślę, że tutaj mocno pan Wojtek Cejrowski się przyczynił do promocji tego w naszym kraju szczególnie. To prawda. Ale jest coraz bardziej, tak mówię, yerba suplementuje w magnez, kawa wypłukuje. 1-0 dla yerby. Yerba moim zdaniem, jeśli pobudza, to może nie tak jak kawa, ale pobudza i trzyma długo, kawa pobudza i opada. No. Do tego yerba wspomaga trawienie. Brat mój zrzucił 10 kilo ze swoich 100 chyba 20 na 110, nie zmieniając stylu życia, nie zmieniając diety, pijąc yerba mate. Tak? Tak? Starczy reklamy, ale to. Tak, starczy reklamy. Ale żużlowcy, bo ty Kacpra Worynę namówiłeś, znaczy nie wiem, nie, czy namówiłeś, Kacper czy on próbował, natomiast on chyba przeniósł to, że pił w czasie zawodu. Tak jak i ja. Aha. A sobie gdzieś tam, to jest taki gdzieś rytuał, ten kubek ciągle gdzieś tam krąży. A kto jeszcze z żużlowców takie coś połyka? Wiem, Wiktora Przyjemskiego. Zaraziłem Bartkowi z Marzlikowi dałem spróbować. Krzychu Kasprzak. Tak? No i... Ale Bartek spróbował i nie. No, ale popił trochę, mówił, że fajnie tutaj ten, natomiast jakoś się nie wkręcił. Wiesz, bywa to trochę uciążliwe, no bo musisz tak. to ze sobą nosić, musisz nosić... Myć to... ten, no, więc jest trochę minusów. Czasami ci się w samochodzie przywróci, gdzieś tam te fus, ile tych chłopaków od Artioma, nie? Albo Artioma gdzieś tam mi się w buście przewróci, gdzieś tam na tym później sprzątanie. No. Nie jest to same złoto, natomiast jeśli chodzi o organizm, o ten mocno na tak. A ty na przykład skąd wiesz, że to jest dla ciebie korzystne oprócz samopoczucia, które jak wiemy może mieć efekt placebo, że po prostu wkręcasz sobie, że to będzie działało lepiej, to wychodzi ci w jakichś badaniach? Nie, to widziałem po swojej reakcji, kiedy zacząłem. Tak? Tak. Okej. Okay. Ja tak, wiesz, szukam minusów widzę, po prostu, żeby nie, dyskusja była ciekawsza. To minusów nie... Wiesz co, jest pewien procent populacji, którzy no, nie mają dobrego wspomnienia z yerbą. Na przykład nie, no bo załóżmy, mają jakieś problemy z nerkami, czy z żołądkiem na tym i gdzieś tam nie do końca, natomiast to niewielki odsetek. Mhm, ale to co, jak to się objawia, na przykład problemy, że to ktoś nie ma wiem, bo ja sraczkę, nie miałem. Ktoś ma, ja nie wiem, ja nie miałem. Aha, okay. Wiesz, no yerba generalnie pobudza trawienie. Uważam, że to jest pozytywne, tak? No tak, 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 tak. Mhm. Dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o yerbę. Proszę bardzo, Rafał. Podamy na bok, tak? Tak. To teraz pierwszy z lewej. Ale to będzie. Exultate Deo, o dobra. Dobrze napisałem? No. Exultate czy exultate? Exultate Deo. Deo. Chór w bydgoskiej parafii świętych polskich braci męczenników, tak? Nic się nie zmieniło. Tak. 21 lat temu... Nie, nie. W 13 roku, czy w 12 byłeś? W 2012 styczniu. Tak. Byłeś ochrzcić, poszedłeś zgłosić chrzest. Tak, w biurze parafialnym i natknąłem się na dyrygenta chóru, na pana profesora Rajsa. Romualda zresztą. Tak, który ten chór był współzałożycielem, tak, i do dzisiaj jest, mimo no, sędziwego wieku, już blisko 80, tak, nie chcę tutaj się pomylić, ale chyba 80 lat ma pan Romuald, wyjątkowa postać. Uważam, że takich ludzi wielu nie ma. I pan Romuald ci powiedział co na dzień dobry? A ty byłeś nowym parafianinem, czy jak to nie, było? Nie, znaczy, no, to nie była moja macierzysta parafia, natomiast to była parafia macierzysta mojej żony. Aha. I kiedy poszedłem tam załatwiać te formalności, no to... A zresztą pana Rajsa spotkałem wcześniej, bo on grał też jako organista na naszym ślubie. Więc bardzo, no, mówię, no...
postać bardzo charyzmatyczna i kiedy w tym biurze byłem, to on akurat wszedł do biura, a ta pani z biura parafialnego była jakąś tam znajomą mojej teściowej i mówi, no to fajnie, panie profesorze, tu im się tak poszczęściło, tu mają chłopaka, teraz dziewczynka już parka na tym. A mówię, a pan, on tak spojrzał, mi to gratuluje, mówię, a pan u nas grał na ślubie, on tak spojrzał na mnie, pamiętam, wyjątkowa uroczystość. A mówię, dziękuję, a pan ma bas, pan przyjdzie na próbę chóru. Mówię, panie profesorze, ja nie znam nut. A on mówi do mnie, panie Rafale, przecież prosta sprawa, z nutami jak z flaszką, nic się dzieli na dwie połówki, nuta na dwie półnuty, połówka na dwie ćwiartki, tak samo tak w nutach, prosta zasada, pan przyjdzie, pan się nauczy. Ale ja mówię, panie profesorze, nie wiem, czy ja się nadaję tutaj na tym, pan przyjdzie, bo ja słyszę, że ma pan bas, a dobry bas jest lepszy niż as. Proboż pana o złoci. Pan kurde, przyjdzie. Człowiek nie czuje, że mu się rymuje, jak bez gwiazdy nie ma jazdy, no. Jasne, i ja mówię, no dobra. Siła przekonania pana profesora, pana Romualda. No, i poszedłeś. I nie, mówię, pan przyjdzie do salki na przesłuchanie. No i poszedłem w czwartek do salki, myśląc, że będę tam sam, a tam cała salka tych kilkudziesięciu, trzydzieści, czterdzieści wszyscy osób. Przyszli ochrzcić swoje dzieci. Na tym ja wchodzę, nie no, tych chórzystów. Ja wiem. Na tym, tak, i to w większości, no, ludzi w wieku emerytalnym, no bo to wiadomo, też jest zajęcie czasochłonne, ale to, no, pomieszane towarzystwo bardzo. Przy pianinie mówi, pan powtórzy, lo, i pan wyjdzie. No to jak taki skruszony, ale tam do ostatniej ławki, do basów. Tam, no i zostało. I nominował cię, ale nie miałeś takich wątpliwości, że wiesz, no to jak, masz żużel, masz no, dzieci. No, ale nie, no, gdzieś ja jestem chyba muzycznym stworzeniem, no lubię muzykę, tak, na tym i to do mnie dotarło, a jeszcze oprócz tego, kiedy śpiewaliśmy, uczyliśmy się do mszy, żeby, za Sybiraków, tak, w rocznicę wywiezienia na Sybir. No, z wózki, no. Tak, i to była jedna z pierwszych prób i siedzimy w tej salce, która gdzieś tam, takie te jeszcze okna z PRL-u wieje pod tym, no ale jeszcze siedzimy w tych sweterkach, na tym, a to była luty, czyli taka dosyć ostra zima, było minus 15, no i tam podczas próby pan profesor grał na pianinie, w pewnym momencie wstał i mówi, stop, proszę państwa, to jest sprawa taka, ile mamy za oknem? Minus 15, tak? Panie przyszły w karakułach, futerkach, bo zimno, panowie w kożuchach, w ciepłych rękach, zimno, wyobraźmy sobie, minus 40, oni tam wpakowani w bydlęce wagony i na wschód wywożeni. Aha. Dwuletnie dziecko zmarło, sru, za okno. Do dzisiaj ich kości pobielają. Tak mamy zaśpiewać, żeby im oddać hołd. I od razu, i do mnie dotarło, że tu o coś chodzi. To nie... No, bo ty mówiłeś gdzieś o tym, że on, pan profesor, wymaga od tego, żeby każdy rozumiał ten tekst, który śpiewa. Tak, no bez dwóch zdań. Czy śpiewamy po łacinie, czy śpiewamy po włosku, czy śpiewamy po polsku, to też. Hmm. O czym śpiewamy? Dla kogo śpiewamy? To daj coś po łacinie jeszcze. Weź sobie łyczkę, bo ty, Rafał, w ogóle przygotował całą tutaj swoją muzotekę. Nie, to ja mam... utworów mamy kilkaset. W repertuarze ja tak też muszę przyznać bez bicia, że ostatnio chodzę mocno w kratkę z racji żużla, no bo to też... No ale teraz, ten jesień, zima, no, wiosna, to masz trochę ale czasu. Też dwa lata temu wyprowadziliśmy się za Bydgoszcz, więc też już te dojazdy uciążliwe. Natomiast mówiąc o chórze, no to nie. Chór w pełni amatorski, ale śpiewamy z zawodowcami, na przykład ostatni koncert w październiku z okazji 35-letniego jubileuszu. Orkiestra kameralna Filharmonii Pomorskiej akompaniowała. Ja widziałem, więc... były z tego filmy, nie? No. Tak, ale to jak wygląda rozgrzewka na przykład? Ty się rozgrzewasz jakoś, czy to jest, wchodzisz no, i... No, gdzieś są takie o językiem, po policzkach trochę, na tym, no to... Korek od wina nie wchodzi w grę, nie. Bo to kwestia artykulacji jest tylko, to nie... Aha. Nie spotkałem się z czymś. Z czym pan do nas przyjechał, panie Rafale? No wziąłem ten, mamy zaraz Boże Narodzenie, tak? Na tym, no to... No już mamy Boże Narodzenie, bo publikujemy ten podcast, ale to żadna tajemnica, nagrywamy go przecież mówimy wcześniej. O tej łacinie, nie? Na tym. Ja, bo ty po łacinie chyba wodzisz. Ja się czuję pewnie jako bas, czyli stoję z tyłu, nie wychylam się za bardzo, więc mi śpiewanie solo może się krępuje, nie za ja bardzo. Ja właśnie widzę, że jesteś taki skrępowany teraz. Nie, ale mamy wybitnych solistów tam na tym w chórze. Mamy jeszcze jednego mocnego basa Artura, też mocniejszy od ciebie? No nie, to Artur jest wybitny. Aha. Artur jest wybitny, do tego ma genialną pamięć do nut na tym. Nie musi mieć w nosie na tym, także... No, to próbuj trochę. I co? No spróbujmy tą łacinę? Łacinę, no ty wolisz po łacinie, ja zauważyłem. Znaczy nie, no i położymy to...
Proszę. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Adeste fideles, letim triumfantes, venite, venite in Betlejem. Natum videte, regem angelorum, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum. No i tam, brawo, jest. Brawo! Menadżer Artyma Łaguty. No, a po polsku? Po polsku. Co masz po polsku? To wstajemy razem? A to nastająco? Dobra. No, to, bo to tak, wiesz, no to już doniośle, bo to... Dobra, pokaż. Hej, nie, ja nie znam. No dobra, no to ja cię nauczę. Dobra. No. Hej bracia, czyli śpicie, czyli też baczycie. Hej bracia, czy nie śpicie, czy też co robicie? Czyli śpicie, czyli, czyli też ty... baczycie. Cie. Dziwy niesłychane, dotąd nam nieznane. Oj, trwoga, co się dzieje, a serce truchleje. Niebo otworzone, gwiazdy niezliczone. Tak chyba nie mam... Ładnie. Nie, ja trochę kaleczę, bo to tak nie wiem, czy my trochę jakby nie poniżamy tego, wiesz? Czy my nie umniejszymy tego, jak można? Czy to tak nie wypada? Nie, no to jest kolenda. Hej bracia, czyli śpicie, czyli też baczycie, dziwy niesłychane, no to nam nieznane. Oj trwoga, co się dzieje, aż serce truchleje, niebo otworzone, gwiazdy niezliczone. Brawo, brawo, Rafał, kapitalnie. Proszę Państwa, to był darmowy koncert w ramach podcastu Mówi się Żużel. Ale zobacz, a teraz ty zaśpiewałem Maluśki, no to znasz. Oj Maluśki, Maluśki, Maluśki. Jako rękawica. Albo też jakoby. Albo li też jakoby, jakoby. Kawałeczek smycka. Śpiewajmy i grajmy mu, dzieciątku małemu. Śpiewajmy i grajmy mu, dzieciątku małemu. Kuba, czy ładnie to było? Kuba mówi, że było okej. Okay. No też kiedyś powie, słuchajcie, w 2023 roku. A teraz święta... ty, patrz, ty miałeś już los, a teraz byś sobie losował jakąś kolędę ode mnie i ty byś zaśpiewał. Nie, znaczy ja bym mógł. No ty tylko... masz tenor fajny. Ty byś ja nigdy do nas, nie śpiewałem. Jak gdybyś mieszkał w Bydgoszczy, to ja bym cię na pewno do chóru wciągnął. Poleciłbyś mnie? No pewnie. Mm. To by też, bo to też dobrze rozwija tenor, głos, no, nasz profesor mówi, że tenory to są tak, no, aspirujący do ekstraligi, no, że bas to jest jednak... No, no bas to bas. No, nie, no, trochę się tutaj... Nie, ale to jest, wiesz, to jest cenne. Ja słucham tego z wielką przyjemnością, Rafał. Naprawdę. I śpiewu, i tego, co mówisz. Dobra, następny żużlos. Proszę Państwa, bo się rozpędziliśmy. Eurosport. Eurosport, czyli Rafał Lewicki, który jest komentatorem, bo to wynikało z tego, że ty trafiłeś do telewizji, ponieważ Artiom był zawieszony za to, że Rosjanie nie mogli jeździć i wtedy się zrodził ten pomysł, czy jak to się stało, że ciebie zaprosili? Wiesz co, no zadzwonili do mnie w momencie, kiedy już był zawieszony, tak, i to był pomysł Michała Korościela, tak, kiedy gdzieś tam został zapytany z kim. Ja dostałem taką propozycję i odpowiedziałem, że niestety, no nie, mimo że fajnie, może to by było ciekawe doświadczenie, ale no nie, no bo nie wiadomo, kiedy tego Artioma odwieszą, więc ten nic podziękuję. Ale pan kolega Paweł Kuwik, który się tym od tej strony właśnie logistycznej zajmował, po mojej odmowie, po 10 minutach zadzwonił, mówi, a wiesz co, jakbyśmy dogadali się tak, że jak Artiom wróci, to jakby tutaj ta nasza umowa przestaje. Tak, dokładnie. I spróbowałem i się okazało, że z Michałem jest tak, że tak jak mu powiedziałem wcześniej, że otwiera drzwi i ty wchodzisz, nie, na tymi. Taka jest gdzieś między nami chemia, że my lubimy ze sobą rozmawiać. No. Nie tylko na antenie, ale też poza, nie? Tak, bo to się przekłada, to od razu słychać, to się tak, przekłada. Tak. No, Michał też ma hopsa, no, on jest falubas, nie, na tym. Ale nie słychać. Ale ma hopsa, w sensie, że on wyrasta z żużla, nie? Tak, to wyrasta, no. ale absolutnie tutaj, jeżeli... Do tego poznałem wielu innych ciekawych ludzi. Jeżeli, przepraszam, tylko dokończę myśl, Rafał, jeżeli mówimy o tym, że któryś komentator jest stronniczy i u któregoś słychać przywiązanie do jakiegoś klubu, że go reprezentuje i tak dalej,
To Michał jest absolutnie jednym z ostatnich, o którym można cokolwiek powiedzieć. Ja byłem zaskoczony, że on jest z Zielonej Góry w ogóle. Bardzo szybko doszliśmy do tego, bo jak on nazwiskami zaczął rzucać. Absolutnie, ale tutaj jest to problem. Ale wiesz dlaczego? Bo on lubi Żużelek. To on nie jest tylko kibicem klubu, ale on lubi Żużelek. Jest kibicem dyscypliny. Ja mam to samo. Ja też jestem kibicem dyscypliny na przykład. Nie? No, ale bo, wiesz co, mnie zawsze interesuje i muszę cię o to zapytać i robię to z przyjemnością, jak wy sobie radzicie z tymi mikrofonami, które wyglądają jak golarki do wąsów? Gdzieś niby lepiej nas przez to słychać, tak? Bo te na tym wysięgniku, na tych takich... Na druciku? Na druciku, tak. Na tym gdzieś potrafią się odsunąć, tam na tym. No i takie są gdzieś tam, więc... Ale one są też takie stołowe, tak? One mają też nóżkę, czyli możesz to postawić i do tego mówić. Nie, musisz to trzymać. Musisz to trzymać, tak. Więc nie możesz zbytnio gestykulować, załóżmy, jeśli trzymasz prawą ręką, to musisz się pilnować, żeby gdzieś tego mikrofonu nie odsuwać. Bo jak ja to i zobaczyłem... ta poprzyczka pomaga, bo wtedy no odległość się trzyma. O tym, tak, że ja musisz wiem. Mieć ten... No ale jak ja was zobaczyłem z tym, ja myślałem, że to jest w ogóle jakiś żart, jakiś prank to jest w ogóle, nie. Bo to wygląda jak mikrofony z lat 40. ale w Stanach duszę, Zjednoczonych. Ale ma duszę. No ma duszę, no. Tylko jak to się ma do tych latających wszech obecnych dronów na przykład. No nie, no to wiesz, no to jest chyba połączone trochę tego nowego świata z tym, którym miał duszę jeszcze. Nie? Mm-hmm. Dobra, i teraz tak. Ty się przygotowujesz do takiego turnieju Grand Prix na przykład w jakiś tam sposób? Trochę tak, no bo to też... Nie. Ale inaczej, no to wiesz, to też nie jest tak, że jakby, że podchodzę z marszu, nie? No staram się jednak z szacunku dla widza, dla odbiorcy na tym, no i gdzieś jednak obracać się w tym temacie. Mi jest łatwo o żużlu opowiadać, no bo żużlem żyję. No właśnie. Więc to nie jest jakiś taki problem, żyję na co dzień, żyję pracując teraz z Artiomem, jestem obecny na tym, znam się przez to, że prowadzimy firmę związaną ze sprzętem z wieloma żużlowcami i mamy jakieś relacje, tak jak mówię, jesteśmy rodziną taką, więc tutaj jest to dużo, dużo prostsze. Ja się na żużlu czuję jak ryba w wodzie, nieważne czy to w parkingu, czy też no dobrze, gdzieś tam na tym. Czyli to przygotowanie na czym polega w takim razie? Jeżeli się przygotuje, załóżmy, wymyślmy jakiś Grand Prix. No. Które Grand Prix było najfajniejsze dla ciebie? W zeszłym roku. W zeszłym roku... Warszawa. Warszawa jest fajna i ja lubię bardzo Warszawę na tym, bo to jest przeniesienie żużla na takie duże areny. Wyjście z takiego prowincjonalnego sportu, jakim przez niektórych może być odbierany, jak żużel jest odbierany przez niektórych, ale może być też właśnie pokazane jest to, że przy narodowym można z tego zrobić naprawdę coś. Tak samo Cardiff. Ja pamiętam te ciarki w Cardiff, wiesz, jak no. W 2001 roku pierwszy raz jeszcze pracując z Tomkiem Golobem, pojechaliśmy do Cardiff i tam te kilkadziesiąt tysięcy ludzi zaczęło śpiewać hymny brytyjskie, mi ciarki przychodziły. No. To dzisiaj to pamiętam. To dobra, ale Rafał, wracamy do tematu. No. Czyli które Grand Prix było najciekawsze w zeszłym roku dla ciebie? Myślisz Grand Prix, pach, widzisz ten turniej. Wiesz co, myślę, że Toruń. Toruń? No, Toruń, tak. Naprawdę? No. Ten zimny, betonowy Toruń? To nie chodzi, to w tym chodzi o emocje. No dobra, nie. To wymyślamy Toruń. I teraz jedziesz do Torunia. Wiadomo, że jeżeli jedziesz do Torunia, to mówimy o koronacji Bartosza Zmarzlika, a właściwie z taką trochę sraczką, która wynikała z tego, że przez ten Kevlar, przez tę całą sytuację, tak naprawdę nie do końca wiadomo było, czy Bartek, który ten tytuł już właściwie miał, nagle, co szykujesz na takie zawody? Wiesz co, no patrzę... Kanapki. Termos... wodą do yerby, no. Śmieję się, staram się w przeciągu ostatnich tam kilku tygodni zebrać doświadczenia z padoku, które mam, żeby opowiedzieć ludziom o tym, co się aktualnie dzieje. Czyli co na przykład? O sprzęcie. No, tych rzeczach związanych ze sprzętem, tak? No bo ja nie jestem typowym komentatorem, który oddaje emocje. To robi Michał. No, oczywiście. Ja jestem tym... Ty nie jesteś dziennikarzem, ty jesteś człowiekiem ze środowiska. Tak, więc staram się ludziom opowiedzieć o czymś, czego nie widzą. Tak. Albo czegoś, gdzie kamera nie wejdzie jeszcze, nie? Więc... I to robisz fajnie, tylko za mało, moim zdaniem. No dobrze, no to bije się wpierw poprawić. Nie, to nie o to chodzi, bo to nie wynika z tego, że ty nie chcesz tego mówić, tylko chyba raczej wynika z tego, że czasem trochę brakuje czasu i wydaje mi się, na przykład ja słuchając ciebie, bo ja słucham bardzo wnikliwie tego, co jest i widzę i słucham i na przykład wiem, że masz przygotowaną jakąś ciekawostkę, tylko zaczynasz mówić o niej w sposób trochę anegdotyczny za bardzo, wiesz? I wydaje mi się, że trochę na tym tracisz czasu i czasem nie dasz rady dojść do sedna. Ale to jest tylko taka, to jest
promil. To jest jakiś delikatny problemik. Ja sobie wezmę pod uwagę, nie? Na tym, bo to każda krytyka konstruktywna jest cenna. Tak, jest znaczy, to nawet nie nazwałbym tego krytyką. To jest drobna uwaga być może, nie? Bo to wynika z tego, bo ja tu nawet jak rozmawiamy widzę, że ty masz potrzebę mówienia i lubisz to robić i potrafisz to robić. Mhm. Z tym, że czasem jest tak, i ja się teraz nie wymądrzam absolutnie, proszę tego tak nie odbierać, tylko to w ramach tej, jeżeli ty masz do mnie jakąś uwagę, to dawaj, ja też chętnie posłucham. Z tym, że mówię, Grand Prix, to już o tym rozmawiałem nawet z Emilem, który ma teraz tę umiejętność i możliwość analityczną, bo nie jeździ, a ogląda, że jednocześnie jest za szybko, a z drugiej strony jest trochę nudno, bo z tego toru nie zawsze jest ciekawie i trochę wieje nudą i czegoś w tych transmisjach brakuje. Nie wiem, czy ty słuchałeś podcastu z Emilem, jak o tym rozmawialiśmy. Tak. No, Emil mówi, ja oglądam Grand Prix, ale nagle przestaje oglądać, mnie to przestaje ciekawić po prostu. Ono jest takie za płaskie, za nudne jest. Wiesz, tylko Emil myślę, że ma podstawy do tego mówić, bo on jakby jest w środku. No. Więc on, jego trudno przyciągnąć czymś, co może dla kibica z trybun może być jeszcze bardziej ciekawe. No bo dobra, on już to wszystko widział, dobrze, nie? Dobrze, ale nie, bo my od komentarza przeszliśmy do całokształtu, tak. To w sumie nie o to chodziło. Przepraszam, bo ja się trochę rozpędziłem. Więc... No tak, mam jakieś notatki. Ciekawostki. Na tym. Nie mam takiego zeszytu w cienkiej linie, tak jak ma Michał od córki, chyba jakiś tam zagadnął, ma trzy córki też. No to sprawia, że z Michałem dogadujemy się dobrze, także... Ale on ma trzy córki, a masz... ja mam syna, dwie córki, no ale też trójkę dzieci. Nie? Więc tutaj kolejna taka rzecz, która nas łączy, ale mówiąc o tym, jak się przygotowuję, to tak, to notatki często gdzieś tam mam jakieś informacje na tablecie przygotowane wcześniej, z typu, żebym chcąc się odnieść do historii, nie strzelił jakiegoś tam kurfona, błędu. No. Tak, że w tym roku wygrał Grand Prix ten, a nie ten. Nie? Tak, to czasami już głowa bywa zawodna, wolę gdzieś tam się wesprzeć, dlatego takie rzeczy pod ręką. Ale tak. Ale podoba ci się ta robota w ogóle? Ciekawa, no to jest z innej perspektywy, nie? Ja myślę, że jeszcze bardziej rozszerzyła horyzonty, nie? Że patrzy się na to, że... Ja zdałem sobie sprawę, szczególnie w tym roku, że podczas Grand Prix, a w Toruniu to już w ogóle, kiedy byłem w padoku, że widzisz więcej. Jak jesteś zawodnikiem w padoku, to jesteś skupiony na nim i może gdzieś trochę bardziej dookoła. Tak, ale kiedy te emocje związane z pracą z jednym tylko zawodnikiem odchodzą, to wtedy jesteś w stanie wyłapać jeszcze więcej. Oczywiście, I to jest znowu fajne doświadczenie i to jest znowu coś, co możesz sobie do plecaka jako bagaż tego wrzucić. Nie? Czyli nawet to może wpłynąć na jakość twojej pracy z Artiomem. Już mówię o... Mam taką nadzieję, nie? Że jest. No ja wychodzę z założenia, że człowiek całe życie się uczy i chętnie to bym robił. Tak. A co robicie poza, jak się kończy się wyścig, jest równanie toru, transmisja się przenosi, jakby realizator przenosi wszystko do studia, dzieje się w studiu, co wy wtedy robicie? No trochę analizy, trochę jakiś taki uwag na gorąco, też jak Michał to widzi, jak ja to widzę. Papieroski jakieś coś? Nie, ja mam wiarbkę, Michał tam ma chyba tego elektryka. On to elektryka, tak, no tak, ciągle tak, tak, no. No. Więc no nie, to bardziej, albo też próbujemy gdzieś bawić się trochę w takie wróżenie z fusów, co się może wydarzyć, a to jeśli ten wygra z tym, to tak. No tym także żyjemy tym ciągle, no. Czyli nie jest tak, że na przykład wtedy dzwonisz do nie wiem, do żony albo gdzieś... Piszemy, robi, nie, no to piszemy. Wiesz, o, żona jest moim najlepszym krytykiem, ona nie musi pudrować, nie? No tak. Na tym ona mówi, jak jest, na tym, jak czasami... Ale w trakcie też? Wiesz co, ja sobie to, co, właśnie mi to pomaga, nie? Bo ja, bo ale wiem, to się że dzieje, on, w trakcie też do ciebie tak, pisze, tak? No, napisze mi tam, a wiesz co, weź mi chociażby bliżej mikrofon, bo Michała lepiej słychać niż ciebie. Mhm. Prosta uwaga, nie? Na tym, natomiast no, żona jest bezcenna w takim wypadku, no bo tutaj wiem w ciemno, że nie mówisz szczerze. Bajek. Tak, dokładnie. No. A mieliście jakieś takie wpadki, że wiedziałeś, że tam jest jakiś, poszedł jakiś przypał na antenie i mówisz, kurde, to na żywo poszło, już się nie odkręci. Wiesz co, chyba nie. Znowu nic takiego, co by piekło do dzisiaj, to chyba nie. Nie? Natomiast są gdzieś takie to, że gdzieś tam nawet nie było słychać, nie? Na tym i to załóżmy do Michała, ktoś pisze, czy na Twitterze gdzieś tam dadzą mu znać, bo też przegląda, nie? Na tym ma tą zdolność. No dzisiaj mamy tą możliwość, że możemy gdzieś z telefonu nawet wyciszonego korzystać, tak? I nie jest to w studiu, to
nie wygląda grzecznie, tak? Kiedy jesteś na wizji, nie? Mhm. A kiedy ciebie tylko słychać, to możesz ten telefon mieć w ręku i gdzieś nawet pożytkować, być nawet z widzem, bo to widz pisząc jakiś tam komentarz czy coś daje do zrozumienia. Tak, nie? Jeżeli on słyszy, że ty ja się to do tego szanuję, odnosisz. I się to tak, podoba, nie? Że to jest żywy kontakt z człowiekiem, który nie siedzi tylko przed ekranem, ale który wchodzi w jakąś dyskusję, nie? Interakcja, to jest super, bo to wtedy widz się czuje też bardziej dowartościowany, potrzebny, no i że ma jakiś wpływ na to, co się ludzi dzieje. To robimy, nie? Tak, oczywiście. A powiedz, jak ty postrzegasz tempo transmisji, bo my o tym też mówiliśmy z Emilem. Jest za szybko. Moim zdaniem jest za szybko. Ja nie mam czasu, czy to mówiliśmy z Krzysiem Mejze, nieważne z kim. Dla mnie jest za szybko. Tak. Ja oglądam, nie jestem w stanie przeanalizować, nie jestem w stanie dużo pochylić tego się na tym. No. Szybko, no jest, tylko że wiesz, znowu, to są prawa telewizji, nie? Że ten czas antenowy jest ograniczony. Że to się wiąże, wiesz, wszystko z finansami. Ja wiem, tylko czy to nie zabija trochę idei samej, nie? A czy nie, bo jak my o tym rozmawialiśmy, to w komentarzach na Facebooku mówi się Żużel, czy nawet na Instagramie mówi się Żużel, w komentarzach niektórzy pisali, a mi się to tempo podoba. O. Jest szybko, no, bo dwie godzinki, to są pach. Opinie podzielone, nie? No ja wiem, dlatego pytam, jaka jest twoja opinia. Wiesz co, nie wiem, mi się wydaje, że jest optymalnie. Tak? No, wiesz co, nie, no inaczej. Siedząc przed telewizorem czasami, bo i takie Grand Prix miałem w swoim życiu, gdzie oglądałem z pozycji kanapy, to faktycznie może mi się nawet dłużyło. No. Bo ja jestem, wiesz, człowiekiem akcji. Czyli jak tam jakaś przerwa na reklamę tam, czy ten, no to mi się dłużyło. Ale tak jak jest teraz, no myślę, że do przyjęcia. Jest okay. No. A na stadionie na przykład, jak jesteście? Znaczy, no, różnie, zależy, wiesz, czy to znowu jest to, czy masz emocje, czy jest walka, no, o nie coś, ma reguły. Nie? A Ekstraliga za szybko nie jedzie? Albo za wolno? Mecze ligowe już teraz mówimy. No i tu bym bardziej powiedział, że Ekstraliga, zobacz, to tempo jest takie szybkie, nie? Na tym tu zaraz dwie minuty, tak, wiesz, na tym przerwa na równanie jedynie, no to na tym to weszło w jakieś takie ramy, nie? Że zobacz, że mamy cztery wyścigi, równanie, po siódmym równanie, po dziesiątym równanie, po trzynastym równanie, na tym, no, jakaś niezapowiedziana przerwa może być z tytułu gdzieś tam jakiegoś upadku czy coś, nie? Ale... No. Znaczy mi liga, bo ja lubię przerwy długie, znaczy lubię z punktu widzenia swojej funkcji... No bo ty funkcji, wtedy pracujesz. Ja wtedy, nie, możesz sobie pójść, posłuchać kibica i tak dalej, ale to zostawmy, bo za daleko poszliśmy trochę, a jeszcze chciałem cię zapytać o właśnie, w ogóle ty oglądasz te, później jakoś odwijasz sobie te zawody, które komentujesz? Bywały, czy nie ma na to takie czasu? Nie, wiesz co, bywały takie rzeczy, jak na przykład wiedziałem, że może coś nie do końca wyszło, wolałem to ten, tym bardziej, a jeszcze jak był jakiś taki głos z zewnątrz krytyczny, no to zastanowić się, a faktycznie tutaj nie, to z tym się muszę pilnować na tym, więc bywa tak, natomiast nie wszystkie rundy, nie, od A do Z to nie. A masz na przykład coś takiego, że czasem, że chciałbyś kogoś skrytykować, jakiegoś żużlowca, który jakby wiadomo, środowisko jest tak małe, że ty znasz wszystkich, wszyscy znają ciebie w tym środowisku. Mm-hmm. Więc wiesz, to też jest tak trochę chyba niezręcznie nagle stać się komentatorem i oceniać swoich de facto kolegów, swoich klientów, którzy przyjeżdżają do ciebie i kupują u ciebie części. Masz ochotę czasem przywalić, ale mówisz, no nie, ugryzę się w język? Może trochę, ale z drugiej strony, no staram się być sobą też, nie? Bo to też nie chodzi o to, żeby się bawić w politykę. No nie, ja nie mówię o polityce, no ale tak, wiesz, ale no, jak ktoś dał takie, ciała, no to... Jeśli widać, że ktoś, no faktycznie, no na przykład, Jason Doyle, no lubię faceta, no znamy się wiele lat, jeszcze jak z Bjarne pracowałem w Anglii, to on był też w pool i rozmawiamy wiele razy, jak zresztą z wieloma z tych chłopaków, ale no to, co, na co Piotrek Protasiewicz zwraca uwagę odnośnie Jasona ostatnimi laty, tak, że po tym tytule Mistrza Świata gdzieś mu się to wszystko rozmyło na tym i stał się takim zawodnikiem, żeby złego słowa nie użyć, ale chaotycznym, takim, który gdzieś wchodzi w sytuacje takie niepewne, prowokuje sytuacje takie. No, ten, to jest ten starcie, nie sposób jest taki... o tym nie mówić otwarcie, mimo że ja go lubię, że on... No ale i co? I kiedyś zdarzyło się, że któryś z zawodników, obojętnie, czy Jason Doyle, czy ktoś inny przyszedł i powiedział ci, Rafał, wiesz co, słuchałem twojego komentarza, stary, nie wiem. Nie, to tak nie. Nie? Tak nie. Oni nie słuchają, nie? Wiesz, to jedyny, który chyba się odniósł, to był Leon Madsen, który zwrócił mi uwagę, jak tam chodziło o jakieś takie rozgrywki gry psychologicznej, tak, na tym, o wybór pól startowych, czy coś, tak już do końca nie przytoczę, że on mówi, a, że to nie do końca tak nam na tym, a ja mówię, no rozumiem, szanuję. Ale swojego... że ty coś skomentowałeś w telewizji i pewnie żona mu przekazała, no być bo... Być może, tak. No, bo jest Polką, aha. Tak, w każdym bądź razie gdzieś tam to nie do końca tak, natomiast mówię, okej, no szanuję, natomiast ja to tak widzę, no. Ja to o tym mówię, bo ja to tak widzę, ja
tak jak powiedziałem, no chcę być sobą i przedstawiać to, w jaki sposób ja postrzegam. No może, tak jak mówię, no tyle ile ludzi, tyle opinii. Może. To jest jasne. No. I trzeba się poddawać tej krytyce albo temu chwaleniu, no bo jak rozumiem, też cię chwalą. Ja na przykład cię chwalę, Rafał, w tej chwili. Dziękuję, chociażby. To miło. No, wiesz co, myślę, że w wieku 46 lat dochodzisz do takiego punktu, że... Znaczy, myślę, że to jest istotne, że postanawiasz być sobą. I nieważne, czy cię za to chwalą, czy cię za to krytykują, to wiesz, kim jesteś. No to okej, okay, no to mówisz teraz kwestia to jest, odbioru, ale... Tak, ale podejmujesz pochwały są miłe, tak. Ale nie zmieniają rzeczywistości. Poprawiają samopoczucie. Tak, i tak samo krytyka jest bolesna, ale nie zmienia obrazu tego... To kwestia dystansu do tego, jak do tego podchodzisz, no. Ale wiadomo, że jeżeli pojawia się nowe wyzwanie, jakim w twoim życiu był cykliczny komentarz telewizyjny... Każda konstrukcja aktywna krytyka, jak najbardziej, no tak. Gdzieś tam jakieś takie rzucanie tylko nie, bo nie, to nie do końca przyjmuję. Nie? A oprócz Michała Korościela, ty jeszcze z kimś miałeś przyjemność komentować w taki sposób? Wiesz co, w sumie to kiedyś z Piotrem Olkowiczem w 2004, albo tak zupełnie z przypadku. Tak? A no, ale to zupełnie to spontan. Przechodziłeś to, obok, a on mówi, dawaj, bo nikogo nie ma. No, chyba tak, bo tak, bo no akurat taką miał potrzebę. Ja akurat pracowałem z Biarny, który miał swoje zawody następnego dnia, to tam były te półfinały Pucharu Świata i to było takie pierwsze starcie, ale to nie nazwałbym tego jakby kontaktem, bo tu z Michałem zupełnie inaczej, ale cała ta ekipa z Eurosportu, nie? No i Marcin Kuźbicki i Sebastian Częsny i Piotrek Protasiewicz, no wszystkich tam bym mógł po kolei wymieniać, nie? To taka ekipa, którzy lubią żużel, więc... A jak wy na przykład, bo Discovery wam ogarnia, czy Eurosport wam ogarnia, jak rozumiem, hotele, tak? Nie zawsze, no to oni tak, natomiast masz też możliwość jakby zrobienia tego we własnym zakresie. No możliwość, ale jeżeli na przykład, no kto na własną rękę? No jeżeli masz ogarnięte na przykład do Cardiff, jak było w Cardiff? No to oni rezerwują, tak. Oni rezerwują. Tak, lecicie się razem z Michałem? Nie zawsze. Czasami bywało tak, że na przykład, bo jeśli Michał leciał z Warszawy, a ja miałem lepsze połączenie z Poznania, więc po informacji tam pani, która zajmuje się logistyką, zorganizowałem lot z Poznania, tak. Dobra. I przylatujecie, zawody są, kwalifikacje są w piątek, trening i ta czasówka? Każdy ma swoją wizję. Idziemy pochodzić, poszwędzać. Ja łażę więcej między motocyklami. Na tym mamy swoją grupę tych znajomych i umawiamy się, o której godzinie musimy się już gdzieś tam spotkać. W międzyczasie mijając się kilkukrotnie gdzieś tam na tym przegadujemy. Okej, okay. I tu się dogadujecie, tu się pogada, tam się pogada, tu tak. Się ucho przyłoży, a czasem jest tak, że na przykład idziesz jako komentator na Grand Prix, a nie wiem, jest na przykład, strzelam, Maciek Janowski i jak był w zeszłym roku i mówi na przykład Rafał, czy też merytorycznie się ciebie coś radzi przy okazji? Tak, no wymieniamy, jak najbardziej, tak? No tutaj wymieniamy takie te, na tym, mówię, wrzucamy to do tego, ja bym porównał tak, że żeby zjeść na śniadanie dobrą kanapkę, ktoś musi przynieść bułkę, ktoś musi przynieść wędlinę i masło. No i tutaj jeszcze sałatę, bo że ja z racji bycia z pierwszego zawodu piekarzem przynoszę bułkę, a Michał... Ty jesteś piekarzem? No, tak. No, ja pracowałem rok w zawodzie, no. Ale piekłeś chleb? Tak, do pieca wkładałeś? Tak, i wracałem do pieca, tak, jest, no miałem... Z piekarni się zwalniałem z praktyk, żeby jechać tym autostopem do wojen. Wtedy szef piekarni mi dawał trzy wypłaty z rzędu, żeby starczyło pieniędzy. Natomiast co właśnie z tym świętej pamięci wujkiem, to wspomnienie, kiedy on, będąc kierowcą takiego kamaza we Wrotki, wychodził rano do pracy, ja wracałem z tej nocnej zmiany i już wtedy za golubami przecież jeździłem, uczyłem się tego żużla na tym. To taka była najlepsza szkoła tego bycia mechanikiem. Wtedy w tym Broksze też poznałem się, mówiąc, wracając do wątku wrocławskiego, z panem Andrzejem Rusko, z panią Krystyną też. Na tej imprezie u Biernego? Nie, no w Broksze. Na 94 rok, 17 września. No. Na tym to była. I tam oni byli z Darkiem Śledziem, tak, a ja za golobami pojechałem autostopem, ale znowu trochę z tego wątku uciekłem. No i mówiąc, opowiadałem o tym wujkowi, temu chrzestnemu, jako ten nastolatek, tak jak mówię, no. Tacie się nie spowiadałem, bo niektóre rzeczy dowiedział się po 10 latach, jak idzie, dotarłem na zawody, natomiast wujkowi bardziej. I kiedy po tej nocnej zmianie wracałem, to przysługiwał tobie deputat. 2 chleby, 10 bułek. I ja tymi bułkami z wujkiem się dzieliłem, ale on widział, że mnie za tego... Deputat, tak, i wujek mówi, Rafał, ty się żużla trzymaj, to będzie twój chleb.
nie piekarnia, nie ten, jak odchodziłem z piekarni, już nie postanowiłem po odbyciu służby wojskowej do piekarni nie wracać, bo wtedy w międzyczasie już zacząłem na poważnie z Golobami jeździć z Tomkiem tutaj też i wyjazdy na przepustki, na te moje, to by prokurator wojskowy się tym zajął, jak będąc w trakcie odbywania służby wojskowej jeździłem za granicę, co było niezgodne z regulaminem tam wojskowym. To wtedy mama kiedyś się dowiedziała, że mówi, jak to, już nie będziesz chleba, jak, co ty będziesz robił? Mówię, no to mama, no będę na Polonii, a ty się tam tego piekarni się trzymaj, no i to tak. To się nazywa uciec spod kurateli rodziców. No ale wiesz, takim... to mam duży szacunek dla wszystkich piekarzy, no ale no. W ogóle dla ludzi, którzy ciężko... Po nocach jeżdżą, pracują, tak, na tym. Rafał. Lecimy dalej, bo o tych Golobach zacząłeś opowiadać. Szczerze mówiąc, mam nadzieję, że wyjmiesz los Menago. Nie, Speed Products jeszcze. Speed Products jeszcze, dobra. To też jest ciekawy temat, bo to jest sklep, który wy prowadzicie. Mhm. Ty i kolega, który ma Radek, na imię tak. Radek. Już o tym mówiliśmy, że Radek robił u Jacka Goloba, a ty robiłeś u Tomka Goloba. Tak, jako mechanicy. Początkujący mechanicy. Tak, myśmy się tam mechanikowania od nich uczyli, tak. No. Dobra. I kto wpadł na pomysł, bo Radek jest takim trochę budowlańcem z wykształcenia. Radek jest po szkole budowlany. Tak. Natomiast w zawodzie też nie pracował, natomiast patrząc na tego ma wizję. No to też przełożyło się w pewnym momencie na rozwój firmy, jeśli chodzi o jego wiedzę z zakresu budownictwa. Natomiast bracia Golobowie byli takimi pionierami, może to źle powiedziane, ale robili wiele rzeczy na własny rachunek. No, pan Władysław Golob taki miał na tym, jak na własny rachunek? No w sensie na przykład motocykl z fabryki Zjawy, standardowy, należało jakoś poprawiać. Pan Władysław, miłośnik lotnictwa, miał w zakładach lotniczych serdecznego przyjaciela już świętej pamięci pana Henia Słomkowskiego, który... Bo Władysław jest z Gdańska w ogóle, on tam szkołę lotniczą kończył. Tak, ale no wróćmy tutaj do Bydgoszczy, no i na tych zakładach lotniczych pan Heniu. A to było na WZL-i? Na zlecenie pana Władysława dorabiali niektóre części. Na przykład jakie? No najróżniejsze, od zwykłych jakichś sporników siedzenia, które z fabryki pękały, tak, na tym, po jakieś tam korytka do układu zapłonowego, rystory, no różne rzeczy. O kurczę. No zakłady lotnicze stwarzały duże możliwości. Mhm. Ale to na WZL-i oni to robili, tak? Tak. Czyli na lotnisku Bydgoskim. I to gdzieś jakby pokazało obraz, że można części dorabiać. I w międzyczasie też Radek z jednym takim kolegą Grzegorzem Czechowskim, zaczęli zlecać produkcję tych części. Tak, bo od tego się zaczęło, że myśmy zaczęli zlecać w zasadzie najpierw Radek z Grzegorzem. Produkcję części ja, jeszcze był taki pan Romek Bartny, kiedyś wieloletni kierownik parku maszyn w Bydgoszczy i on pracował w takiej innej firmie Polon Alfa i w tej firmie nam też dorabiali dla Golobów, ale też i dla Piotra Protasiewicza niektóre elementy z tego podwozia. No i ta wiedza już taka nam się na tyle przydała, że jak ja na przykład zacząłem pracować z Biarne, to mówię, Biarne, a tu byśmy zrobili napinacz do przystawki sprzęgła w ten sposób. Mówi, aha, no dobra, no to jedno do pana Romka zadzwonimy. W międzyczasie Radek zaczął pracować u Andreasa Jonsona, no to tak samo i te kontakty. Mhm. I ja pracując przez te kilka lat w Anglii, też pracowałem sobie jakieś kontakty w tych większych firmach, które produkowały już części stricte dla żużla. I tak połączyliśmy siły i po moim powrocie z Anglii to firmę zaczęliśmy bardziej rozkręcać. Tak jak mówię, Radek miał wizję rozbudowania tego, jaki taki sklep. Czyli nie takie tylko, lokalowe tematy? Tak, nie taka sprzedaż garażowa, natomiast ja zawsze z racji tego, że lubię gadać może, no to gdzieś te relacje z klientami, jeździłem ciągle na zawody i to tak zupełnie samo sobie płynęło, tak? A obok waszego sklepu teraz, to jest ulica Grunwaldzka? Nie, już jest, od 2 lat jesteśmy w Zielonce, poza Bydgoszczą. Aha, poza Bydgoszczą. Tak. A tam są jakieś żużlowe tematy obok was jeszcze? Bo wcześniej warsztaty są warsztaty, były... tak. I są ciągle tam warsztaty. Czyje tam są warsztaty? Tak. No, jest Artiom Laguta, jest Wiktor Przyjemski, jest Aleks Loktajew, Kasper Łobodziński, Witek Grobowski, Gromspeed przygotowuje tam silniki. Aha. Też już w momencie, kiedy już przestał przygotowywać te silniki na Polonii, jakby dołączył tam do nas, do tej naszej żużlowej ferajny. No i to działa, tak jak mówię, no, każdy ma zakres jakichś tam obowiązków, uzupełniamy się w miarę i każdy ma też klientów, więc działa to. Rafał, i teraz wytłumacz, bo to jest ten moment, bo przed chwilą to powiedziałeś i mi się przypomniało. Dlaczego ty do Jasnej Anielki mówisz cały czas Artiom Laguta? Artiom Laguta. A nie Artiom Łaguta.
Wszyscy mówią Łaguta, nawet sam Łaguta mówi o sobie Łaguta, a ty mówisz Łaguta. A nie, nie poprawił mnie nigdy. Ale czemu ty tak mówisz? No bo tak się jakoś, no nie wiem, przyjęło się pisanie też na tym jego nazwiska z L, tak? Nie z EU. No nie, no ja w programach to raczej EU kojarzę. No dobra, ale tak czy inaczej, czyli nie ma w tym jakiegoś takiego, że ty kiedyś przeczytałeś, że tak się mówi i tak się mówi. Wiem, że imię, że Artiom, że niektórzy mówią Artem, bo tak Artem, się... No tak, a on, że nie, że tutaj akurat Awelina, żona Artiom, mówi, że Artiom, że Rafał, ty dobrze mówisz. Artiom, tak, no. Tak, ja też mówię, na przykład na stadionie zawsze mówię Artiom, ale zawsze mówię Łaguta, a nie Laguta. A ja mówię Laguta, nie wiem dlaczego. Ale rozumiesz, że nie zwracałem uwagi, pierwszy jest... Jak może nie zwracać? No nie zwróciłem zupełnie. Ale wiesz co, chyba tego nie zmienię jakoś, bo to bym musiał sobie znowu... To ale mi się nie zablokował. Każę tego zmieniać, tylko pytam dlaczego, no bo to jest ciekawe. Nie, naprawdę nigdy nie, ale nie. W ogóle na temat wymowy nazwisk, imion i nazwisk zawodników są z tym problemy. Aha. Na przykład jak jest z Maxem Frick? Max Fricke czy Max Frick? Na przykład chyba Maciej Noskowicz mówi Max Fricke. Przepraszam Maćku, bo jeżeli to nie ty, to przepraszam, ale wydaje mi się, że to Maciek. Nieważne. Mhm. Ja, wiesz, jaki ja sposób na to znalazłem? Bo ja sam mam z tym problem. Jak na przykład pojawia się jakiś nowy zawodnik, no to wiesz, to wtedy musisz wiedzieć, jak się go czyta, nie? I, no teraz... Tak. I teraz... Ale pytanie, zobacz z Kwechem. Pamiętasz, że tak. Kwech... Rafał Darzynkiewicz, którego pozdrawiam serdecznie, zaczął mówić jak na seku Kwiech. Ja mówię, co ten znowu wymyślił? Ja mu to mówiłem w ogóle, jak byliśmy na seku w Bydgoszczy. Ale Rafał jest dobry, to ja wiem, że wiesz. Ale Rafał dobrze mówi, Kwiech, no. No więc wiesz, no, nie wiem skąd się wziął... Max Frick się mówi, ja zapytałem podczas, na prezentacji Sparty, jak on jeździł wtedy z Rybnika, przyszedł do Sparty, to mówię, zapytaliśmy go, i na scenie, normalnie, publicznie, jak się mówi, wymawia twoje imię i nazwisko, mówi Max Frick. Żadne tam freakę. Dobra. No tutaj Kwiech na tym, ale Norik Blodorn tam tutaj, nie? Norik Blodorn, no. Taki, zaraz tak, tak. Teraz pytanie, czy akcent z Bawarii, czy nie może z Westfalii, czy... No nie, no. Ale mówiąc o Anglikach. I to znowu wracając do moich wielkich uszu i tego muzycznego słuchu, no. Nie? Na tym, to ja już jestem w stanie wyłapać, czy koleś jest z Australii, czy on jest gdzieś tam London accent na tym. Zupełnie nie ucząc się angielskiego w szkole. Nie uczyłem się angielskiego. Ty się usłuchałeś po prostu? Znaczy tak, no, uczyłem się języka pracując przy żużlu na tym i na początku jeszcze tłumacząc sobie teksty muzyczne Iron Maiden tam i Pink Floyd tam po kolei, natomiast gdzieś to później życie w Anglii to chyba było najlepszą szkołą, tak? Tak, to wiadomo, żona była żona moja, Alusia kochana, była moim pierwszym nauczycielem, ona rozpisała mi na kartce motocykl żużlowy z nazwami poszczególnych części. Tak? Wszystkie? No, na tym. Ile tam było słówek? Oj, jest to kilkadziesiąt, nie? Tak? No, że było, że wiesz, że... Jak jest krzywka po angielsku? Camshaft. Camshaft. Tak, camshaft. Yeah. No, na tym, że łańcuch sprzęgłowy nie jest clutch chain, bo to sprzęgło widzisz łańcuch i ten, tylko jest primary chain. Nie? Ładnie. No, także... no dobra, wracamy do sklepu, Rafał. Co, gdzie ty mnie znowu na jakieś manowce? Ja nie panuję nad gościem. Proszę państwa, ja rezygnuję z tych podcastów. Nie panuję nad gościem. Kończymy, Rafał, ostatni podcast, koniec, więcej nie będzie. Kto u ciebie kupuje? Znaczy, kto u ciebie nie kupuje, chyba będzie prościej nie, powiedzieć. Wiesz co, przewijają ci klienci, przychodzą, odchodzą, wracają. Ale to przyjeżdżają zawodnicy, czy przyjeżdżają ich jacyś wysłannicy? Różnie. Często zawodnicy, no ostatnio no, z Bartkiem, z Marzdzikiem mamy wieloletnie relacje, no i tu później to się widzisz, to się później przełożyło też na relacje w padoku, jak ja byłem z Artiomem, a Bartek, no i walczyli na tym, natomiast ja zawsze tłumaczę każdemu z tych klientów, że jedną ręką, niezależną, jest praca z Artiomem, a drugą jest ten. I nigdy nie staramy się nie łączyć nie tego. Tego no. Tak, na tym, żeby działać w pełni profesjonalnie, nie naciągając ludzi, nie opowiadając bajek, bo to tak robią przywoźni sprzedawcy kaset. Że przychodzą raz, sprzedają ci kasetę i ich więcej w życiu nie zobaczysz. Na tym to polega. Natomiast dlatego jeśli, już nikt kaset nie kupuje. No, natomiast jeśli, wiesz, jeśli z ludźmi masz relacje często na kilkanaście lat na tym, no to trzeba każdemu mieć możliwość spojrzenia w oczy, tak, na tym, no nie wpuszczania go na manowce, że wizją krótkiego zarobku. Wiesz, ale to też jest, żużlowcy to rozumieją, bo widzisz, to są dwa światy. Tak jak na przykład kibice myślą sobie czasem, że Grzegorz Walasek, no nie może jeździć w Gorzowie, bo jest z Zielonej Góry, Piotr Świst nie mógł pójść do Zielonej Góry, bo jest z Gorzowa. W tym środowisku wszystko jest zupełnie normalne i nikt do żadnych barw się na całe życie nie przywiązuje. Nie, już. No, oczywiście, no, znowu wchodząc do relacji z ludźmi, jest grupa zawodników, których lubię bardziej i jest grupa zawodników, których lubię mniej. Kogo lubisz mniej?
Nie wymienię. A kogo lubisz bardziej? No, wiesz co, każdy, kto jest otwarty na dialog. No, nie? Na tym, jaki który, polityk który, się znalazł. Znaczy inaczej. Który, bo to wyczujesz szybko. Ja wiem. Czy opowiada ci bajki, czy jest sobą. Tak. Bo przecież nawet mówiąc tutaj znowu o Bartku. My Bartyku. Sobie nie wykładamy kawy na ławę jeden do drugiego, nie otwieramy zeszytów z notatkami kawa na ławę. Ale kiedy dochodzi do momentu stop, to dajemy sobie do zrozumienia stop, więcej ci nie powiem. I obaj to rozumiecie. Tak. Mhm. No właśnie na tym to polega, nie? Bo teraz ty mu sprzedajesz części i to nie jest kwestia tylko wyłożenia w kartoniku, wystawienia paragonu i dziękuję, do widzenia. Nie, to jest kwestia zastosowania tej części do motocykla. Wchodzimy, jak ci się to sprawdziło, ja dostaję sygnał zwrotny, też żeby ewentualnie coś co ten poprawić. No tak jak mówię, wtedy też Radek mocno wchodzi do akcji, który gdzieś tam, wiesz, czy w tych zakładach twój partner. Tak, na tymi i to jest jakby jego mocna też strona, że tam z tymi wszystkimi producentami tych części, które są produkowane stricte w Polsce. Mhm. Tak, natomiast ja mówię, wchodzę w momentach, kiedy z tymi producentami z Anglii, z Australii, przecież są producenci sprzęgieł, chociażby firma produkuje sprzęgła z Australii. To Maciek ma australijską linkę, co mu strzeliła na... Nie, to była linka chyba amerykańska. Znaczy, wiesz co, amerykańska znowu, amerykańska made in Taiwan, nie? Czyli no tak, to... no, ale kupujesz ze Stanów. No kupujesz tak, no firma branding amerykański, natomiast już bez robienia znowu jakiegoś tam złego PR-u, nie? Mm-hmm, ale są zawodnicy, jaką masz konkurencję? Kto jest dla ciebie konkurencją? Rafał Haj jest tak, konkurencją. Tak, jest Rafał Haj. No i zobacz, Rafał Haj jest konkurencją, w jednym klubie robicie tak naprawdę. Zobacz, i zobacz jak musimy, inaczej, jak musiał prezes to mądrze poukładać, żebyśmy nie chcieli sobie skakać do gardeł. No. A wy nie tylko nie skaczecie znaczy, sobie do gardeł, ale też ale wiesz co, macie ja uważam, że chleba jest tyle na rynku, że każdy się naje. No to taka jest prawda. Jeśli podejdziesz do tego w ten sposób, tak? Na tym, oczywiście, znowu mówiąc bardzo, tym nie ma takich grabi, które grabią odwrotnie niż do siebie. Tak. Ale no, zrobić to w taki, mówię, w jakiś cywilizowany sposób, tak? Żeby... Czyli Maciek, u ciebie nie kupuje Janowski z tego wniosek raczej. Ja bym, wiesz co, ja uważam, że to by nie było grzeczne z mojej strony, gdybym ja gdzieś próbował wchodzić z butami w opatrywanie Maćka, nie? Na tym. Oczywiście nie wyrzuciłbym go za drzwi, jeśli przyszedłby z tym, oczywiście, tak? Natomiast mówiąc o skutku działania gdzieś tam jakiejś reklamy czy promocji na tym, no to nie chodzę do Maćka proponując mu jedno czy drugie. Maciek, ta linka ci strzeliła, ja ci sprzedam lepszą. A i po co? A teraz dobra, strzeli, bo na przykład część dostawców... Przecież to nie ty produkujesz. Ty tak, no część tych samych producentów mamy zaopatrując się, tak, na tym, więc... A patrzycie na swoje ceny? One są konkurencyjne? One są wyższe, niższe? Był moment taki, że tak. Natomiast wiesz co, ja myślę, że doszło to do takiego etapu, że te ceny są porównywalne i później to klient wybiera, która kawa smakuje mu bardziej. No to jest oczywiste. Wy bardziej produkujecie, czy bardziej sprzedajecie? Bo też macie trochę wysyłać do produkcji. Chyba bardziej sprzedajemy, tak? Teraz. No wiesz co, ta produkcja tak, natomiast żeby też była jasność. Sprzedawanie części nie jest moją życiową pasją. To jest część, która narodziła się bardzo spontanicznie, na tym przynosi jakąś taką pewność pod kątem materialnym, tak, na tym jakimś zabezpieczeniu materialnym przynosi jakieś profity. Natomiast jak ja bym miał się zamknąć w firmie w godzinach 9-17 i siedzieć za biurkiem i sprzedawać tylko części, to bym się męczył. I nigdy tego nie robiłem, w tym się lepiej odnajdywał Radek. Ale jest ktoś, kto obsługuje ten sklep, jeszcze no macie, tak, zatrudniacie no ludzi. Tak, no mówię, no ciągle to się jakoś tam dynamicznie zmienia, tak jak mówię, no są tematy, w których ja się czuję lepiej, będąc na zawodach, na tym zdecydowanie tak, a można to jakoś łączyć. Czego najwięcej się kupuje przed sezonem? Jakie części najczęściej schodzą? No cały motocykl się buduje, nie, bo tych części, wiesz co, tak żeby przygotować podwozie, to tam jest... blisko setka pozycji, nie, żeby i to, i kilkunastu, kilkudziesięciu producentów, żeby taki motocykl zbudować, no to wiadomo, że... Ale to co roku się buduje motocykl zupełnie od nowa? A nie, no nie. Inaczej. Możesz, w zależności oczywiście ile zarabiasz, jaki jest twój budżet, nie, bo możesz pociągnąć dwa sezony z rzędu na jednym tym, tylko wtedy zdarza się, że tam w trakcie sezonu te ramy nie wytrzymują, pękają gdzieś na tym i niby zaoszczędzisz, ale w sezonie i tak musisz wymienić, nie? Na tym, jeśli masz dobrego klienta na używane podwozie, to lepiej sprzedać to używane zawodnikom z niższej ligi, czy jakimś tam amatorom,
seniorom czy juniorom. Czyli też macie taki trochę, że bierzecie części też? Używane, czasami, wiesz co, czasami, natomiast to nie jest jakoś tam na dużą skalę, nie? Na tym. Ty masz też taką, Rafał, trochę żyłkę takiego, no o tym już mówiłeś, wynalazcy, trochę, między innymi ta współpraca, o której mówiliśmy, czyli Sławomir Mada i z którym kiedyś więcej współpracowałeś. Ty masz taką dewizę, że co nie jest zabronione, jest dozwolone, jeżeli chodzi o regulamin, no tak to, czy nie? No tak. Wiesz, to też to jest, formule pierwsze ma zastosowanie, tak? Czego nie ma w regulaminie, co jest, no tam każdy przecinek ma znaczenie w regulaminie. No tak. Więc tutaj tak, no oczywiście, doszliśmy do takiego poziomu, że trzeba gdzieś szukać możliwości wszędzie. Co jest teraz nowością na przykład? To jest taki, moglibyśmy tutaj lać wodę długo, nie? Dlatego... Ale wiesz, no, żużel jest takim specyficznym sportem, że każdy zawodnik ma inne upodobania. I teraz kwestia, bardzo mówię, już streszczając to, to założeniem, to zadaniem teamu, zawodnik, mechanicy, tuner, to są te trzy takie ogniwa, jeśli chodzi o to zadaniem teamu jest takie, żeby to porozumienie było między zawodnikiem a tunerem też, no a tym często bywa tak, że z zawodnikiem a tunerem. Tuner produkuje, mechanik przygotowuje, zawodnik tuner, jeździ. Jeśli mówimy o silnik, natomiast mechanicy to składają tak. A to do czego zmierzasz? Żeby zawodnik wyjechał za bramę w 100% przygotowany. Sprzętowo. Do tego jeszcze mentalnie, bo na to też team ma wpływ. Tak. Jak się zawodnik czuje, tak? Prosta rzecz, jak ułożysz zawodnikowi w szatni, czy tam w aucie ubrania, jak ułożysz skrzynki, wpływa na to, jak ten zawodnik. To są pozorne, błahe rzeczy, natomiast to wszystko ma znaczenie. Z perspektywy mojego obserwowania tego sportu przez lata, tak, ma znaczenie. Więc zadaniem teamu jest, żeby zawodnik wyjechał w 100% przygotowany sprzętowo, ale jest moment, kiedy brama się zamyka i jest sam zawodnik i taśma. I teraz, jeśli ten zawodnik jest 100% przygotowany na tym, to on może oddać z siebie 100%. Kiedy tego sprzętu nie ma w 100%, to chce dać od siebie więcej, a nie da więcej niż 100%. I zaczynamy wchodzić w takie obszary, gdzie się zaczyna nam jakaś nerwówka tutaj, szukania czegoś, czego nie ma, próba nalania więcej niż można nalać pełnej szklanki, nie napełnisz więcej niż do pełna. Od innej strony cię zapytam w takim razie o to, o co mi chodzi. Pamiętamy wszyscy sytuację, nie pamiętam, który to był rok, ale Moto Arena Tai Woffinden i jego jakieś tam kosmiczne technologie, które doprowadziły do tego, że mu się widelec złamał i motor poleciał w trybuny, że tam się nic temu Woffindenowi nie stało i że na tych krzesełkach, w który wleciał ten połowa motocykla, że tam nikt nie siedział, to były... Ale wtedy dużo się zwracało uwagi na to i mówiło się, że on stosuje jakiś twardszy znaczy stop metalowy, który powodował, że drgania były takie, że się odkręciło. Więc właśnie tutaj też myślę, że warto na to zwracać uwagę, nie? Żeby nie robić czegoś dla zmiany, tylko czemu to służy. I tutaj ciągle tych znaków zapytania się pojawia i będzie się pojawiało ciągle dużo, czemu to służy. Co zyskałem to, a czym ryzykuję. Nie? Na tym mówiąc, wracając znowu do spraw silnikowych, no to myślę, że tutaj tunerzy by więcej się, może nie wiem, miałeś jakiś podcast z tunerem? Chyba jeszcze nie. Nie. Natomiast ja myślę, że ty pomożesz mi Ryszarda Kowalskiego zaprosić. Dzisiaj technologia poszła do tego stopnia, że nie trzeba uciekać się do praktyk, załóżmy, jakiegoś ekstremalnego odciążenia tłoków. No. A wtedy przygotowywało się w latach 80., 90. nawet, przygotowywało się tak silniki, że one miały prawo wytrzymać 5 wyścigów. Nie ale ty więcej. Jeszcze mówisz o stojących konstrukcjach, nie? Nie tylko, nie, no leżące już też tak? Nawet. No, na tym, wiesz, ale do czego zmierzam? Że no, no żużel jest sportem ekstremalnym, tak, na tym i żywotność, nie, kto ci da dzisiaj gwarancję na części w żużlu? Nikt. No, bo to mówię, no to jest sport ekstremalny, są niesłychane przeciążenia, wibracje, to wszystko przekłada się na to, że mówię, że ten żużel stał się takim właśnie wyścigiem, trochę też zbrojeń, ale podstawa jest taka, żeby ten sprzęt dograć tak, żeby zawodnik, który na nim jeździ, czuł się komfortowo, bezpiecznie, oddał pełnię swoich możliwości. To Rafał, powiedz jeszcze tak, ale to daleko jestem od tej konkurencyjności i tak dalej. Z ciekawości, kto u ciebie kupuje części do motocykli? Bartosz Marzik? Bartosz Marzik, Patryk Dudek, Martin Waculik, Emil Sejfudinow, Krzysztof Buczkowski, Szymon Woźniak. No przewijałbym nazwiska. Dobra, naprawdę. To wystarczy. To już jest wystarczająca taki, próba. Chyba nigdy u nas nie byli, to właśnie Maciek Janowski, tak? No Maciek chociaż, jest związany z Rafałem Hajem. Greg Hancock nigdy kupił, chociaż
u nas był. Myśmy od Grega kupowali ostatnio linki, bo on też... Tak? Tak. Była taka sytuacja, no, ale że... to Greg też był przecież. Rafał pracował najpierw u Grega, tak, teraz u Maćka jest. Tak, nie? Natomiast u nas był z jakimś z młodych zawodników amerykańskich, tam gdzieś mu towarzyszył podczas jego tutaj tych wojaży po Europie. I mimo, że znaliśmy się z Gregiem już wiele, wiele lat na tym, to właśnie wtedy pierwszy raz u nas w firmie był. Więc trudno znaleźć takiego, który nie. Są tacy, którzy przychodzą, zostają latami, ale są tacy, którzy przychodzą gdzieś. Są pewne rzeczy, których na przykład nie ma u nas dostępnych, kupują u konkurencji, tak, bo producent jest jeden, ale są takie rzeczy ściśle dedykowane i mi nie poszliśmy nigdy w tą stronę, żeby produkować podzespoły w Azji, w Chinach, zlecać ich. Tak? Czemu? Nie. No bo jeśli wyprodukują tobie serię, strzelam, na przykład jakieś napinaczy, które okazuje się, że notorycznie pękają, zainwestowałeś, kupiłeś 200 takich zestawów, polecisz do Chin reklamować? To no nie. No nie, natomiast czyli tutaj... gdzie się produkuje na przykład napinacze? No my zlecamy tutaj w lokalnych firmach i to jest gdzieś jakaś... Czyli chyba... wokół Bydgoszczy gdzieś. Tak. I wtedy chodząc do pana majstra na produkcję, powiedzieć: panie Waltku, to nie, jednak nie tak jak teraz. No, musimy to poprawić, nie? Będąc w padoku, będąc mechanikami przez tyle lat, ciągle mamy, nie? Rozmawiając z mechanikami, więc to gdzieś na pewno wpływa na to, że ten kontakt z klientem jest żywy. Proszę bardzo, następny. Musimy jechać dalej. Menago. Menago, tak jest. To jest ten żużlos, o którym, który ja myślałem, że on nam najwięcej czasu pochłonie, bo tak, ty, Rafał, zacząłeś u Tomka Goloba pracować czemu? Jako ile miałeś lat, jak zacząłeś? Jak się uczyłem, 13. Znaczy, bo ty byłeś w szkółce. 10 rok, 13 lat. Tak, ty byłeś w szkółce, ja to skrócę, dobra? No. Ty byłeś w szkółce, nie pyknęło w tej szkółce, bo zawsze na końcu jakoś byłeś, nie jeździłeś. Nie wyjechałem, ale zakazał, to była interwencja mojego taty, który poszedł do mechanika klubowego, którym był świętej pamięci pan Zygfryd Łapa. Zygfryd, no. Z tą informacją taką, bo że ja nawet nie wyjeżdżając jeszcze na motocyklu, ale już miotłę do warsztatu zamiatania dostałem. Tak, no bo musiała być ta hierarchia, ale i musiałeś po kolei. Ten padok zawsze, ten parking był zawsze ciekawy, tak. Więc już nawet samo to zamiatanie warsztatu było czymś ciekawym, bardziej ciekawym niż szkoła, i przez 2 tygodnie z rzędu nie chodziłem do szkoły. I wtedy się rodzice jornęli, że i coś tata tu nic nie gra. Mi nie powiedział, poszedł za mną, kiedy ja wszedłem do warsztatu, on wszedł za mną i mówi do tego pana Zygfryda: co on tutaj robi, ten mój syn? A on mówi: no przecież do szkółki chodzi tutaj na tym. Panie, on 2 tygodnie do szkoły nie chodzi. Więc ja przyszedłem w sobotę, a pan Zygfryd otworzył drzwi i mówi: za bramę. Ale to był 90 rok, kiedy do Bydgoszczy wrócili bracia Golobowie. Tak. I oni mieli niezależny swój warsztat jako jeden z tych boksów, takie po drugiej stronie parkingu. I ty się smutny pokazałeś. Ja wyszedłem taki ten, a pan Władysław miał trochę na pieńku, rywalizowali z panem Łapą, jako obaj silnikowcy na tym, więc pan Władysław zapytał, co się chłop przestało. Mówię: no pan Łapa mnie wyrzucił, a Zyguś cię wyrzucił, no to chodź tu u nas, będziesz pomagał. Ja u nich tam się uczyłem tego mycia motocykli, natomiast ojciec mój kładł duży nacisk na to, żeby jednak chodzić do tej szkoły, więc poszedł do pana Władysława. Sława, pan Władysław mówi: dobrze, jak ja przyszedłem gdzieś tam znowu w jakiś weekend, to mówi: słuchaj, jak twój ojciec tu przyjdzie, to ja cię nie widziałem. Więc jakby on mi dał zielone światło, mogłem sobie chodzić, natomiast kiedy w wakacje te wizyty już były takie znowu bardzo intensywne, to te ubranie, w którym przychodziłem, zostawione w warsztacie, żeby się przebrać tam do mycia tych motocykli, tam do sprzątania warsztatu, przychodziło intensywnym zapachem, takim specyficznym, który ludzie żużla wiedzą. I to mnie zdradzało, więc ojciec mój raz jeszcze poszedł do pana Władysława, już 7 lat, zobacz, jak mój tata poszedł, a mi to opowiadał w sumie też już jako dorosłemu chłopakowi. I mówi, że wie pan co, ja byłem w 70 którymś roku na zawodach, jak widziałem, jak taki pan żulowiec Bildziukiewicz się zabił tutaj w Bydgoszczy, ja bym nie chciał, żeby mój syn jeździł, żeby on tak samo, a pan Władek go poklepał i mówi: pan się nie martwi, on nie będzie żużlowcem, on będzie mechanikiem, jeśli już. Czyli tata miał uraz? Ze względu do tego, na ten tak, wypadek. Do tego, ale był nacisk, żeby pilnować tej szkoły, więc no ja dobra, sobie też te wizyty folgowałem, tak, na tym stąd też wybór, że masz mieć jakiś porządny zawód, więc wybrałem zawód piekarza, bo pradziadek był piekarzem, tak, na ten, więc poszedłem w tą stronę. W międzyczasie te moje wizyty były takie mniej chętnych do towarzyszenia Golobom, było multum. Nie było tyle miejsca, stąd też moje jazdy za nimi autostopem. Ty, nie? Ale dobrze, ale Tomek, przecież Golobowie byli samowystarczalni już wtedy, tak. To co ty tam pomagałeś?
proste rzeczy, no mówię, no mycie motocykla, jeden z mechaników do dzisiaj, ten, który współorganizował turniej, ten Janusz Bożyszkowski, to był jeden z pierwszych mechaników Golobów, taki, gdzie oni mieli faktycznie swój team, tak, bo ten już był wtedy nazywany team Golobów, nie, to nie było, że przyjeżdżali jako część drużyny Polonii Bydgoszcz, tylko Polonia Bydgoszcz i Golobowie jako team mieli swoich mechaników zatrudnionych, no i ten Janusz potrafił mnie po 3 godzinach mycia gdzieś tam ropą, wężem, z zimną wodą tych motocykli, odsyłać z powrotem, znajdując gdzieś trochę brudu pod siedzeniem, z powrotem tam iść, to myj. I to taka dobra, mocna lekcja. Generalnie cały czas z Golobami to taka mocna szkoła też, nie? Ale to też później, jak poszliśmy w świat, bo to nie tylko ja, ale też wielu wychowanków teamu Golobów, nie? I to i Wojtek Malak też, i Mirek Duda, i Janusz Bożyszkowski, i Tomek Suskiewicz, no. Wielu z nas może powiedzieć w ten sam sposób, że to była dobra taka szkoła. Ja mówię to takim, mówię z językiem takim obrazowym, że Tomek dał nam paszport sportowy do pójścia w świat. No i też rekomendację bardzo dużą, nie? Zdecydowanie, myśmy się niczego nie bali, nie? Ja pamiętam później, w momencie, kiedy ja zacząłem pracować z Bjarne. No, a to bo Bjarne w ogóle potrzebował tłumacza też, nie? A to nie, z tego się zrobiło ta praca tego menadżera, tak? No, ale no. Przez wiele lat przecież ja pracowałem z Bjarne 11 sezonów. A tak naprawdę... 11 sezonów? Tak. Bo ty w 4 roku byłeś z nim, jak on to Grand Prix we Wrocławiu wygrał, tak, nie? Tak, zacząłem w 2003. 2003, 4 do 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ostatni rok. No bo w 14 byłeś z KK, jak on był wicemistrzem świata. Tak, i dlatego, wiesz co, tutaj też to rozstanie z Bjarnym było tak, że ja już nie mogłem poświęcić mu tyle czasu pracując jako mechanik, bo wtedy trzeba było jeździć do Danii i gdzieś tam do Szwecji na ligę. I ja też już byłem zajęty promowaniem tych części, produkcji tych części. Najpierw w Anglii, później też tam, to wszystko zaczęło nabierać tempa. Radek miał wizję tego sklepu i z racji tego wiedziałem, że już tego czasu nie może być tyle. Dwa, że Bjarny już też te swoje ambicje sportowe, jeśli chodzi o Grand Prix, mocno tak odłożył na bok. Stał się takim rzemieślnikiem, tak, czyli zawodnikiem ligowym i doszliśmy do wniosku, że to pewien etap się zakończył. Podaliśmy sobie rękę, na tym wypiliśmy wspólnie kawę i przyjaciółmi jesteśmy do dziś. Ale ja też dzięki Bjarnemu, któremu, tak jak powiedziałeś, stałem się tłumaczem najpierw, jak on podpisywał swój pierwszy kontrakt w Tarnowie, to gdzieś taką żyłkę do tego, oprócz tłumaczenia, takiego negocjacji, menadżerowania, trochę zajmowania się, organizowania, zamawiania części, sprzętu, odkryłem i to w tą stronę tak gdzieś poszło, nie? A ten kontrakt w Tarnowie, w ogóle z Tarnowem to chyba największe boje prowadziłeś, nie? Bo właśnie, powiedzmy o tym menadżerowaniu, bo to jest bardzo ważne, bo ty negocjujesz kontrakty, nie? Można tak powiedzieć, tak. No, czasami w towarzystwie zawodnika, ale to jest raczej taki końcowy ten, te pierwsze takie, te wszystkie prace kuchenne, wcześniejsze, tak znowu mówię obrazowo. Czyli ustalenia te wszystkie konkretne. To są poza zawodnikiem. Nie? Rafał, powiedz jeszcze, bo pieniądze są oczywiście najważniejsze, no bo jeździ się po to, żeby zarabiać, żeby utrzymywać rodzinę, inwestować i tak dalej. Natomiast jakie inne jeszcze są zachcianki albo warunki zawodników, których ty reprezentowałeś? Albo nawet takich innych, takich, o których wiesz, że... Różnie, no gdzieś tam niektórzy zwracali na to, żeby klub zapewnił im odbiór z lotniska. A inny jeszcze, żeby hotel był zawsze tutaj, ten i ten hotel. No to chyba dzisiaj standard jest. No tak, natomiast takie gdzieś tam się te pojawiały. Kiedyś Niki Pedersen kierowcy chciał mieć podobno. Tak, albo warsztat na stadionie, tak, na tym, bo dużo trenuję, potrzebuję, mimo że przylatuję tylko na mecze, na tym, ale chcę mieć warsztat na stadionie. To są takie jakieś standardowe te... ale wiesz co, mówiąc jeszcze o tych rozmowach, to chyba doszedłem do takiego momentu, że wyczuwasz u odbiorcy, to musi być ta chemia, że klub, czyli partner z jednej strony, chce zawodnika, ale też zawodnik musi chcieć być w tym klubie. I wtedy jest to, o co chodzi, nie? Tak, ale niektórzy zawodnicy już tego nie kryją, że na przykład, wiesz, dlatego trudniej na przykład w Grudziądzu jest pozyskać zawodników, no bo zawodnik chce mieć te gwarancje jazdy o najwyższe cele, jak to się ładnie mówi, nie? No, na przykład. To też jest taki warunek, no tak? Jest, no bo to już, wiesz, finanse to jest jedno, ale to też, załóżmy, zawodnicy z wysokiej półki, którzy jeżdżą w Grand Prix, kiedy mają kończyć sezon w Polsce w połowie sierpnia, bo to tak jest kalendarz poukładany, a ostatni Grand Prix to jest z reguły początek października, to jest 1,5 miesiąca i jeśli nie masz zabezpieczonej innej ligi poza Polską, to nagle masz 1,5 miesiąca takiego, wiesz, siedzenia tylko, nie? Na tym to też jest brane pod uwagę. A nie? Na przykład miasto, że, no wiesz,
Wróćmy do Krosna. Mówiliśmy w kontekście hymnów klubowych o Krośnie, że no jest to miasto, które nie dostarcza zbyt wielu atrakcji, a wiadomo, że czasem ten zawodnik przyjeżdża i trochę czasu spędza. A weźmy na drugim biegunie Gdańsk, albo weźmy Wrocław, gdzie masz piękny rynek, gdzie chętnie przyjedzie z tobą rodzina, żona z dziećmi. Pójdą sobie, mają rozrywkę, mają centra handlowe. To jest jaki, to gra jakiś? Gra jakoś? Na pewno, w jakiś sposób. Natomiast no, nigdy to nie jest tym decydującym czynnikiem, tak? To nie jest ten element, że położysz go na wadze i to przeważy, nie? Na tym to jest ważne. To jest jakiś tam niuans, no? Tak, to jest taki, no ale oczywiście jak najbardziej na plus. To pozwala ci się znowu zintegrować. Nie, bo jeśli przyjeżdżasz nie tylko na zawody, ale spędzasz czas w mieście, czy to z rodziną, nie, na tym, czy też z teamem, tak, na tym, no to pozwala ci to miasto poznać, polubić też, nie, na tym. Czujesz się tu dobrze, nie? Tak, to miasto wtedy staje się twoim takim drugim domem, nie? A odległości, czyli to, o czym mówiliśmy w przypadku Krosna, czy ja pamiętam, jeździłem do Rzeszowa, ma to też chyba wpływ, nie? Myślę, że ma, no nie czarujmy się. No dzisiaj jest trochę inaczej, bo jednak samoloty do Krakowa na przykład no latają. Tak, ale no wiesz, no mechanicy też na to patrzą, nie? To też, wiesz, gdzieś z takich rozmów kulturowych, nie, załóż, masz warsztat gdzieś tam w Gdańsku, a nagle przychodzi ci jechanie na drugi koniec Polski, nie, do Rzeszowa na przykład, nie, na tym, no to nie, no to znowu wtedy, wiesz, nakładziesz nacisk na to, żeby jednak ten warsztat był też w Rzeszowie, a ta jedna z baz, załóżmy, w Gdańsku, nie, to... A te kluby typu Krosno, Tarnów, Rzeszów płacą więcej, gdyby... Taki sam kontrakt miał do podpisania na przykład Nicky Pedersen, strzelam, totalnie. Nie, chyba myślę, że to nie jest regułą. Nie? Nie. Czyli, że będzie... Ja myślę, że to jest, wiesz, to rynek później te warunki, te ustawia, nie? To wszystko weryfikuje, bo jeśli jest większy popyt, za tym idą pieniądze, czy to z miasta, czy to sponsorów na to, bo to też przekłada się na lepsze oferty. Był czas, gdzie w Tarnowie był tak mocny klub, tak? Mistrzostwo Polski, tak. Tam i walka o medale. Azoty były te dokładnie. Spółki. I to wtedy w takim momencie dobrze działało. Teraz gdzieś mało mówiliśmy o tym Rzeszowie, który wygrał tak hymnem na tym, no to znowu się taka chemia... Zaczyna fajna. Działać, tak. Jest klimat. A powiedz, miałeś tak, Tomasz Golob, no Krzysztof Cegielski, Bjarne Pedersen, Krzysztof Kasprzak, masz Artioma Łagutę, o Kacprze Worynie nie zapominamy, zaraz to. Do niego dojdziemy. Który z tych zawodników dawał ci najwięcej wskazówek, dawał ci najlepszy feedback w kontekście ustawień motocykla, tej współpracy? Bo wiadomo, że tobie się łatwiej pracuje, bo ty też jesteś trochę mechanikiem cały czas, bo jesteś menadżerem, podczas zawodów jesteś, ale bo to jest bardzo ważne, żebyś ty dostawał zwrotną informację, jak najbardziej precyzyjną, kto najlepiej czuje motor, bo wtedy możesz dokonać dobrych zmian. To znowu ci opowiem historię z życia. Proszę. Bjarne Pedersen, przed laty, kiedy lecieliśmy gdzieś na jakieś Grand Prix i rozmawialiśmy o tych właśnie regulacjach, o czuciu, co tam czułem na tym, on mówi, wiesz co, Rafał, z nas wszystkich, którzy jeżdżą na żużlu, to tylko Rickardson i Golob czują motor. Reszcie się wydaje. Pozostałe nam się wydaje. I wiesz co, do dzisiaj mam takie, no, choć nawet z Artiomem, który jest świetnym motocyklistą. On na krosie jeździ najlepiej. No tak. Wiesz, no bo to jest, patrząc na to, w jaki sposób on jeździ motocyklem krosowym. To do historii w ogóle. Tak, no. To no, Dan Bewley też jest taki, nie, że on, wiesz, na jaki motor byś go nie posadził, to po paru kółkach będzie już bardzo dobry. A przepraszam, a Bartosz Marzik to nie? Bartek tak, natomiast Bartek jest najbardziej żużlowy. Nie, on porównując do krosu, na tym oczywiście, że może na przykład na szosie radziłby sobie lepiej niż chociażby Dan na tym, nie wiem. No. Nie było mi nade weryfikować, natomiast mówiąc tutaj, wracając do tak, Artyoma, bo mówisz, że Artyom jest dobrym motocyklistą, ale... Ale i na żużlu jego odczucia nie zawsze się pokrywają z tym, co później się sprawdza. Co potrzeba zrobić. Tak, bo to pokazuje, jak trudnym sportem jest żużel. Ta cała regulacja, o której mówimy tyle na tym, to dobranie... To też znowu, ja jestem człowiekiem, który lubi z ludźmi gadać i to usłyszałem od Jasona Krampa, z którym często też w 2021 to byliśmy często na telefonie. I ja sobie cenię to, że Jason chciał ze mną się podzielić czym, co czuje zawodnik. Ja tego nigdy nie miałem możliwości odczuć, tak? Nigdy nie byłem w jego skórze zawodnika, a jeszcze zawodnika, który rywalizuje na poziomie mistrzostw świata, no, tak? No. Na tym. I to takie rozmowy... Ale on wtedy jeździł w Rzeszowie? On nie jeździł. Nie, już ale on wrócił tam na tym i znowu, kiedy on zapytał mnie o coś, co stosujemy, jeśli chodzi o tam o jakieś przełożenie Martioma. Ja mu nie opowiadałem bajek, ale w zamian za to masz gościa, który ci też bajek nie opowiada. I kiedy on mi
mówił o swoich doświadczeniach, tak, na tym. I mówiąc o tym czuciu motocykla, mówi, wiesz co, Rafał, kiedy były odetkane tłumiki, to ja motor tak słyszałem, że wiedziałem, zjechałem do parkingu, nie musiałem chłopaków pytać, bo już wiedziałem. Ale jak nam rury zatkali, to dostawałem fałszywy sygnał. Nie, to tak jakby ci ktoś nutę zakłócił. Aha, aha. I nie wiesz z której strony, która nuta gdzieś, no słyszysz, że to nie, jednak nie jest to i wiesz, i to do tego zmierzam, nie, że to, bo żużlowiec, nawet pozorna rzecz, zmiana producenta kasków potrafi wpłynąć na to, jak odczuwasz motocykl. No bo akustyka, bo słucha, się zmienia. Tak, ciężar się zmienia. Dokładnie. Rywana inaczej słyszysz. Do tego, czy ty słyszysz tego rywana, czy to mój motocykl zrobi takie czy to może ten obok, który jechał, nie? Blisko w kontakcie, bo jedni jadą na ucho, drudzy jadą na rękę, nie? Tak, no wiesz, no to znowu możemy lać wody wiele, natomiast to jest wiesz, no, tak ciekawe zagadnienie, jak ja... Tak, ale Rafał, powiedz, wytłumacz, zjeżdża na przykład, niech będzie Artiom, zjeżdża do parku maszyn, jakiego rodzaju komunikatu on ci przekazuje? Co on ci mówi? Wiesz co, no przyjęło się słabo mocno, tak? Czyli, tak. Mam za mocno. Ale to jest taki bardzo lakoniczny komunikat, aha, nie? Tylko no, ty i tak widzisz, nie? Bo ty patrzysz dokładnie. Wiesz, chodzi o to, żeby motocykl miał tendencję do przyspieszania tam, kiedy powinien. Czyli był sklejony z torem. Tak, dobrze. Żeby start był dynamiczny, żeby motocykl się szybko rozpędził z wyjścia, ale żeby chciał się rozpędzać, kiedy się kończy prosta. Nie? Tutaj, żeby ten... Czyli żeby rozpędzał się szybko. Tak, bo mówimy, czemu on tam nie pojechał, ale jeśli motocykl w połowie prostej przestaje przyspieszać, to już nic nie odkręcisz. No to więcej. Zawodnik może przesiąść się nawet na pałąk z tyłu, na błotniku. Aha. I niczego nie zmieni. Nie? Bo już wiesz, to, co masz pod dupą, osiągnęło maksimum. Więc tutaj taki... Tak, ale... I teraz, czy brak tego przyspieszania bierze się... To jest zadanie dla teamu, żeby tu się synchronizować z zawodnikiem. Czy brak tego przyspieszania bierze się z braku mocy, czy z nadmiaru mocy? Nie słychać z odległości, bo ty stoisz i też słuchasz. Też czasami wyłapiesz, ale czasami z nadmiaru mocy koło kręci się zbyt szybko i motocykl nie przyspiesza. Więc chodzi o całą tą trakcję. Tak. A jakie dane tobie daje próbny start? Przy linii serwisowej tam podjeżdża zawodnik. Artiom często robi te próbne starty. No, ale to wiesz co, to chodzi o na przykład ułożenie łańcucha też, nie, że wtedy wiesz, ten łańcuch przy wymianie silnika przy tym pierwszym starcie jeszcze gdzieś tam się mocniej poluźni. To chodzi o to, żeby go z powrotem ustawić też na tym. To jest jeszcze takie poczucie może, jak nie jechał próby toru, rzadko jedzie praktycznie w ogóle na tym, to takie poczucie ułożenia ciała na motocyklu, taki próbny start, natomiast myślę, że to nie jest jakieś takie newralgiczne. Dobrze, a ja wrócę jeszcze do tego pierwotnego pytania. Tomek Golob, Bjarne Pedersen, Krzysztof Kasprzak, Artiom czy Kacper? Kto ci dawał najwięcej informacji zwrotnych? Ja myślę, że może to też wynika z mojego doświadczenia też z upływem lat, więc też praca, która z Artiomem jest też na tym, więc ja też w tej swojej wiedzy, więc myślę, że tutaj Artiom jest zawodnikiem, który dużo informacji, on bardzo szybko wyłapie. To jest fajne, że Artiomowi zmienisz małą rzecz w motocyklu i wyłapie, ale tutaj wracając do Tomka, znowu to nie jest moje, ja to słyszałem tylko od Wojtka Malaka, kiedy jeszcze z Tomkiem pracował, a Tomek był w Grudziądzu. Obrazowo. Budując motocykle, Wojtek Malak zamówił u nas tulejki w wysokości, strzelam, 6 czy tam 7 mm. Tulejki są do czego? Tulejki pod siedzenie, żeby wyregulować wysokość fotela. Tak. Ale te tulejki nie były wyprodukowane na czas, więc mierząc suwmiarką, taką samą nakrętkę włożył, więc dystans między wspornikiem siedzenia a siedzeniem został zachowany. I Tomek zaczął tak sezon. Czyli wysokość siodełka była taka sama, tylko tak. Inny był co? Tomek materiał? Zamiast tulejki była nakrętka. Aha. I jedyna różnica, że w nakrętce M10 była średnica otworu większa niż w tulejce, gdzie była dedykowana M6 w kręcie śrubę. I teraz wyobraź sobie z opowieści Wojtka. Tomek przyjeżdża, przyszły te tulejki, więc Wojtek, nie mówiąc o tym, wymienił te tulejki, wstawia motocykl do parkingu, Tomek przychodzi jeszcze na sucho, już nie wiem, czy przebrany, czy nie, przymierza się. No, wiesz, bo to po myciu czasami odkręcisz dźwignię, ty ustawisz sobie dźwignię, sprzęgła zawodnik, Artiom też tak robi, kierownicę, czy wszystko jest tak. W pozycji, czy czujesz to tak I, jak... I sobie puszcza, nie? Tak, jeszcze takie, to jest tak. Takie, wiesz, no jeden z elementów takich rozgrzewkowych, nawet takie rzeczy podświadomie zawodnicy robią. I mówi, coś się stało z moim fotelem.
A jak Tomek tak mówi. Tak, co zmieniłeś? Nic nie zmieniłem. No to, ale no, nie, no nie jest tak samo. A mówi, ty, no wiesz co, aha, te olejki przyszły, ale to rozmiar ten sam. Dawaj te nakrętki. Przekręcił te nakrętki, mówi, teraz jest z powrotem dobrze. Naprawdę? I to jest, wiesz, to jest dla mnie geniusz Tomka Goloba, który takie rzeczy wyłapywał. On naprawdę, no to co Bjarne powiedział, że Tomek i Rickardson czują faktycznie motocykle, ale... Mówiąc o tym, co znowu to jest to, co mi opowiadał Sławek Madej z Formuły 1. Mhm. Że jeden z kierowców, nie pamiętam, czy to było czasów, chyba jeszcze jak był w Renault, zmieniono jednemu z kierowców coś z hamulcami, natomiast matematyka i fizyka mówiła, że parametry są te same. Ale kierowca o tym wiedział. I wyjechał na sesję treningową, tam jakąś przed sezonem i mówi, nie, to te nowe hamulce, nie, to nie, to nie, nie nadaje się, to tutaj zupełnie nie ten. Wraca do padoku i o tym mówi, przychodzi szef teamu, mówi, słuchaj, nie pamiętam nazwiska tego kierowcy, no, mówi, słuchaj, idź sobie zjedź na lunch, my to poprzekładamy, żebyś miał jak z powrotem. On wychodzi na lunch, on mówi, broń Boże, was coś ruszać. Nic nie zostaje. Przychodzi, tak, masz z powrotem, wyjeżdża. No teraz ja mam hamulce. Mhm. Także wiesz, no to... Głowa, wszystko głowa. Dokładnie. Rafał, to jak Artiom był zawieszony za to, że jest Rosjaninem z pochodzenia, to był trudny czas dla ciebie, dla niego, wiadomo, dla waszych rodzin. Dla niego rodzin. Chyba najbardziej, nie? No bo tak. Wiesz, ja się w jakoś tej rzeczywistości, wiesz, to nie jest tak, że kula strzela w ciebie. Ona wiesz, ona trafiła tutaj na tym i to i tak naprawdę to ja bym, ja się nie czuję kompetentny, żeby się wypowiadać, jak bardzo zabolało. Mi chodzi o to, skąd się wziął pomysł, z czyjej strony wyszedł pomysł, że ty byłeś wtedy u Kacpra-Woryny. To wiesz co, to znowu to wyglądało w ten sposób, że jakby no, z Kacprem znałem się już trochę też z racji prowadzonych właśnie tej działalności sprzedaży części. Mhm. I tak jak mówię, no są ludzie, z którymi dogadujesz się praktycznie bez dwóch zdań szybko, a są tacy, z którymi nigdy nie będziesz miał wspólnego języka. No i Kacper to jest ta pierwsza grupa. Tak, dokładnie. Więc tutaj on zawsze mówił, kiedykolwiek się pojawi taka szansa, to tak. Natomiast z racji tego, że Artem był we Wrocławiu, jeszcze był po drodze Gleb, no to no Kacper poczekał w momencie, kiedy tak, bo jakby Gleb nie był zainteresowany dalej podjęciem tej współpracy. Myśmy umówiliśmy się z panem prezesem na 5 meczy, tak, za te 5 meczy i resztę miał pociągnąć Gleb. No Gleb nie pociągnął, ja jakby dostając tą propozycję wcześniej od Kacpra, czułem się zwolniony z tego, że tutaj ten. I... Ale Gleb ci powiedział wprost, że znaczy on, Rafał, fajnie, to, ale... Znaczy, no tak, natomiast, no, wiesz, to musi być chemia. Czyli ta druga grupa ale to też jest nie tylko Gleb, bo to jeszcze ja team wiem, Gleba, nie, nie na tym, żebyśmy więc... nie stygmatyzowali niepotrzebnie i żeby zaraz tytuły w portalach się nie pojawiły, że Rafał Lewicki nie może się dogadać z Glebem Czugunem. Nie, ale ja z Glebem rozmawiam do dzisiaj. Wiem, no, Gleb jest naszym klientem, też kupuje części. Śpiewaliście coś razem? Wiesz co, razem nie. Razem ale nie, ale można by jakiś taki projekt zrobić, no, Rafał. Wiesz, nie wiem, no dobra. I jak rozumiem, propozycja wyszła od... No, jakoś tam wyszła, bo ty nie chcesz mówić wprost, kto do kogo zadzwonił w tej sprawie. Odnośnie Kacpra? Kacper, no. Znaczy Kacper mówił, że jeśli tylko cokolwiek się wydarzy, więc ja mówię, no to w tej chwili Artiom nie wraca na tym, ale też jasno powiedziałem, że dałem Artiomowi słowo. Nic nie muszę podpisywać. Dla mnie, jak jest powiedziane słowo, że jeśli Artiom, ty wrócisz do jeżdżenia, to, w każdej chwili to ja wracam do ciebie. No i taka sytuacja miała miejsce też, no, pracowałem z Kacprem i też sobie ten czas bardzo cenię. To mi to znowu pozwoliło spojrzeć trochę inaczej. Tak jak z tych trybun, tak, jak z stanowiska komentatorskiego. A powiedz, czy oni ze sobą rozmawiali? Kacper z Artiomem w twojej sprawie rozmawiali między sobą, czy to po prostu nie. Ty powiedziałeś? Wiesz, to moja sytuacja jest taka, że jakby ani przez Artioma, ani przez Kacper nigdy nie byłem zatrudniony. To ja, jako moja firma, świadczę zawodnikowi pewien zakres usług. Ale piszesz z nim jakiś papier, czy nie? A po co? Nie widzisz? No ale co to zmienia? Nie wiem. No jeśli chcesz kogoś... To mało ważne, no przecież... No ja uważam, że słowo, może to dzisiaj, może to nie jest takie ten, no dzisiaj, nie wiem, no są korporacje, które muszą mieć grube pliki pisane przez prawników. Takich, no tak. Natomiast uważam, że no, mi to nie jest do niczego potrzebne. Umówmy się, Rafał, że podcast też nagrywamy bez umowy pisemnej. To jest błąd. Powinniśmy spisać umowę. No dobra, ale były później jakieś takie próby jeszcze. Wiadomo, że sezon się kończy, bo wiesz, jak spojrzysz na wyniki Kacpra, to nie trzeba być geniuszem. Od razu widać, że u niego się pojawił bardzo duży wzrost, kiedy ty się pojawiłeś u niego w teamie. Ty zniknąłeś z teamu, jest spadek. Tak to działa. Wiesz, no niełatwo jest mówić o tej sytuacji, bo... Nie chcesz, to nie mów, ja cię pytam, znaczy, inaczej, bo to... Wiesz co, czasami, bo to łatwo jest podchwytywane, tak, na tymi...
czy to z Artiomem, czy to z Kacprem, czy to jeszcze wcześniej z Krzym Kasprzakiem, ja czułem się częścią teamu. I zawsze wychodzę z założenia, że wygrywamy razem i przegrywamy razem. I nie uważam, że jak element pięści, o pięciu, no tak często pięcioosobowe teamy. No nie u wszystkich jest pięć, ale, no, ale generalnie... No, mówiąc obrazowo, to każdy palec jest równie ważny. Na tym. Tak. Istotą jest, żeby one chciały równocześnie się zaciskać i być taką mocą, mhm. nie? Na tym. I to się udało z Kacprem 2022. Nie wiem, nie byłem blisko, więc nie wiem do końca, co zagrało. No pierwsze to do kontuzja. No zobacz, no, zaczynasz sezon, a później zmagasz się z czasem, kiedy wrócę w pełni dysponowany. Jest oczekiwania, presja, wszystko to jest... Ja wiem, ale ja też nie mówię, że to jest... Że się ciągle zmienia, nie? Ja też celowo tak to powiedziałem, że był Rafał Lewicki, było lepiej, nie było Rafała Lewickiego, jest gorzej. To nie znaczy, że to ma... Tak, wpływ. Wpływ bezpośredni. Może to jest zbieg okoliczności, ale jak rozumiem, Kacper jeszcze zapytał na koniec, a może jednak byś został u mnie masz lepiej. No pewnie, znaczy to nie chodzi o to, czy mnie masz lepiej. Natomiast nawet jeśli... No ale zdając jego... Jeśli czułbym się wolny ze słowa danego Artiomowi... Tak. W momencie, kiedy Artiom by powiedział, no słuchaj, coś się przejadło, na tym mam inny pomysł, nie ma problemu. Natomiast kiedy jest chęć z jego strony, to ja uważam, że wtedy kwestia tak. tylko wypracowania porozumienia na tym, tak? I jeszcze jedno, jeśli chodzi o Artioma, to ja od chłopaka marzyłem, żeby pracować z mistrzem świata. Tomek Golob został, ale to już, wiesz, to już długo ciebie potem, nie było, tak. No. Później byłeś wicemistrzem z tak. KKM. A dzięki temu, że Artiom jest takim, a nie innym sportowcem, mogę powiedzieć, że pracowałem z mistrzem świata. Pracę na torze wykonał Artiom. Myśmy, każdy z nich z jakąś tam cegiełką, Marcin Maroszek, Damian Bręk, tak? Na tym RK Racing, czy jeszcze mówiąc o wielu ludziach, anonimowych sponsorach nawet, czy trenerach. Wszystkich, którzy budowali aurę wokół dokładnie. Niego. Dokładnie. Natomiast za płonem jest Artiom. Bez tego nie pojedziesz. On siedzi na motorze. I to dzięki niemu mogę powiedzieć, że pracowałem z mistrzem świata, więc przyzwoitość nakazuje, żeby w momencie, kiedy on jasno określa, że widzi mnie u siebie, to żeby to trzymać, tak? A nie masz takiego, a może a propos, to jeszcze jest pytanie a propos od Eko dla biznesu, wrócę do tego, o twoją przyszłość, a może będziesz miał kiedyś taką, Rafał, potrzebę, żeby właśnie popracować z kimś, kto nie ma papierów na mistrza świata, ale żeby zrobić z niego mistrza świata? Ktoś z dużym potencjałem, ktoś młodszy, może to jest jakiś cel? No może i tak, natomiast ja sobie przypominam naszą rozmowę z Artiomem, kiedy podczas pierwszego roku współpracy polecieliśmy na challenge do Toliatti i Artiom już wtedy był zawodnikiem z doświadczeniem Grand Prix, bo on w 2011 jeździł w Grand Prix i kiedy po treningu, a przed zawodami pojechaliśmy z naszymi żonami na obiad, to Artiom zastanawiał się, czy to Grand Prix jest mu potrzebne do końca, bo on w tej lidze dobrze sobie radzi, a po tym Grand Prix, kiedy nie wyjdzie, to przyjeżdżasz jak taki zbity pies i to się trudno wtedy pozbierać, a ja mówię, Artiom, pamiętam to, jak gdzieś mówiłem wtedy o tym, że przyjdzie czas, kiedy będziesz miał usyłku w swojej karierze, bo na koniec te 40 parę lat i przyjdzie cię sen, zapyta, tata, byłeś mistrzem świata? Co mu odpowiesz? A on co? A on mówi, no tak, ja mówię, mało synowi, sam sobie przed lustrem. Aha. Czy jako dzieciak, dlaczego jeździsz na żużlu? Bo chciałem być mistrzem, tak. Chciałeś być mistrzem świata? No tak. To zrób wszystko, żeby tym mistrzem zostać. I to się budowało, zobacz, to nie było takie na tym, on do tego mistrzostwa świata dorastał, ale on się stał tym mistrzem świata takim też niespodziewanym, bo mówiłeś tutaj o Emilu, który był przecież wiele lat wskazywany jako... Dokładnie to chciałem w tej chwili powiedzieć. Nawet o Griszy. W tym studiu Emil mówił, że on cały, on ojcu umierającemu obiecał, będę mistrzem świata i mimo tego, że nie zapowiada się, żeby mógł do Grand Prix wrócić, to on cały czas ma taki cel. A Artiom już tym mistrzem jest i on nawet może, jakby nie wrócił, to i tak to już osiągnął. Tak, chociaż każdy z tych, czy Tomek Golob, czy świętej pamięci Jurek Szczakiel, czy wielu przytaczy tych, którzy zostali chociażby raz tym mistrzem. To znowu też fajna rzecz, którą powiedział mi Artiom, wiesz gdzie, w Monako, jak byliśmy odbierać te... poleciałem z nim tam też jako trochę tłumacz, taki menadżer na tą galę. To też taka miła uroczystość, że z dwóch lat, bo to 2020-2021, podczas 80 kilku mistrzów świata motocyklowych było na tym obecnych. I Artiom mówi, każdemu z nas, którzy jeżdżą na żużlu, życzę, żeby chociaż raz mogli to przeżyć.
Znaczy, nie myślałem tylko, oczywiście mówię, ja chciałbym przyjeżdżać tu co roku, ale takie myślenie, nie, że to, że te wszystkie lata treningów, wyrzeczeń, tego bólu często fizycznego, już pomijam o tym bólu psychicznym, który często bardziej dokucza, nie, kiedy ta presja jest, kiedy nie wychodzi na tym, to wtedy wchodzisz w taką zupełnie inną rzeczywistość, nie? Tak, a wiesz co, bo musimy się zbliżać do końca, Rafał, bo ty musisz zaraz jechać, masz obowiązki. No, jeszcze trochę. Tak, nie, tak, ale wiesz co, tłumaczę trochę ten mój taki przyspieszający ton, No dobrze. Jest tyle rzeczy, o które chciałbym cię jeszcze zapytać, że będziemy musieli dograć drugi odcinek w jakiejś niedalekiej przyszłości. Nie mówię, że już drugi raz się nie umówisz. No właśnie wiem, ale widzisz, to wszystko się zmienia w trakcie. Natomiast jak się współpracowało z Krzysztofem Kasprzakiem, bo ty dobrze wiesz, że z zewnątrz, kiedy on naparza swojego brata, w cudzysłowie oczywiście, no wiemy, że tam ty byłeś w tej sytuacji, jak on ten kask mu ściągał. Tak, ale wiesz co, to znowu patrząc na to przed. Przed pracą z Krzysztofem, ale poznaliśmy się, że jak ja byłem zbiarny w Pól, to Krzysztof jeździł też w Anglii. Tak, no. I tam mi przyjeżdżał i tata, i wujek, i Robert, i ten. I mówię, kurde, no nie, no to jest crazy, nie? Ale wchodzisz w tą rzeczywistość i nagle okazuje się, że wszedłeś w obszar taki, że tam mimo, że oni przed kamerami i wiesz, jest lutowanie na tym, to jeden za drugim wskoczy w ogień. Oni są, wiesz co, ocenię sobie w Krzyżu, jest prawdziwy. Jeśli widzę, że się wkurza, jeśli tam, wiesz, nawet to urastało do rangi gdzieś jakiejś tam sensacji, nie akcji, że tam w mediach było to podchwytywane i jakieś tam memy, nie memy. Ale jeden za drugim na tym. Tak? Tak samo. I ja wchodząc w nich, mnie Krzysztof nigdy nie obraził. On powiedział mi jedną rzecz. Między 19 a 22 mnie nie słuchaj. Bo to jest adrenalina, taka emocja, często nie pamiętam. Czyli w trakcie meczu mnie nie słuchaj. Czyli to jest taki syndrom Nikiego. Tak, wiesz. I to znowu to jest pole do popisu. Zaproś kiedyś dobrego trenera mentalnego, który ci o tym powie. To jest w planach. Wiesz, to jest ciekawe, nie? Na tym, bo to za tym wszystkim stoi człowiek. Nie, na tym każdy z nas jest inny, niepowtarzalny. Ale Krzysztof Kasprzak na przykład, zobacz, bo on w tej chwili dalej jeździ na żużlu, twoim zdaniem jeszcze powinien jeździć? Tak długo, jak ma na to ochotę. Ja nie posunąłbym się. Czyli unikasz odpowiedzi. Okay, znaczy rozumiem, nie, to nie, że unikam. Ja uważam, że to jest każdego autonomiczna decyzja. To jasne. Ja bym nigdy nie chciał, żeby ktoś mi sugerował, co mam w życiu robić. Mogę się liczyć zdaniem, wziąć pod uwagę. Natomiast uważam, że to, czy sportowiec ma ambicje walczyć o Mistrzostwo Świata, a ma tylko ochotę ścigać się po to, żeby po prostu jeździć na tym, czy zarabiając, już mówiąc, bo tylko jeździ dla pieniędzy. No tak, no to jest jakiś sposób też na życie. No dobrze, nie. Ale on po tobie już nie miał menadżera chyba, nie? Znaczy, wiesz co, bo to nie miał menadżera. Miał takiego wcześniej Gordona, tylko że mówienie o menadżerze w języku żużlowym. Ja też nie byłem mocno zaangażowany w negocjowanie, załóżmy, Krzysztofa kontraktów. On sam sobie negocjował? Robił to świetnie Zenon. Aha. I ja nie czułem się w potrzebie, żeby wchodzić w kompetencje. Ale jeśli chodzi o pewne sprawy, jeśli chodzi o funkcjonowanie teamu, sprzęt tutaj na tym, obecność, bycie takim mentorem, dawało to radę. Ale to też, to doświadczenie sportowe nauczyło mnie jednego, pokory. Bo w sporcie tak szybko, jak jesteś na szczycie, następnego dnia możesz być po drugiej stronie. Na tym bycie na szczycie jest trudne, bo jesteś łatwym celem. To znowu to jest Tony Rickardson, który mówił o tym podczas jednej relacji, to w wywiadzie dla telewizji, że na szczycie jest super, masz widok cały światu twoich stóp, ale jesteś łatwym celem, bo każdy z dołu może do ciebie strzelać, nie jesteś w stanie obronić się tarczą dookoła. Tym większy szacunek dla takich zawodników jak Bartosz Zmarzik, którego tylko Artiom przerwał tę hegemonię, nie? No bo gdyby Artiom nie został mistrzem świata w 21, to by było Bartek 5 razy z rzędu. No, to by było co? To by było dopiero, nie? No, tym bardziej, to, wiesz co, po tym, kiedy Bartek zrobił tą spektakularną akcję na Madsenie w Gorzowie w tym roku, tak. Po zawodach zadzwoniłem do poszedłem pogratulować Bartkowi i mówię, Bartek... W finale Grand Prix, przepraszam, tak, tylko uzupełnię. No. Tak, poszedłem do niego, mówię, Bartek, dziękuję tobie, że jestem świadkiem tego na żywo. Bo dla mnie to jest zaszczyt oglądać takiego sportowca, który odkłada kalkulowanie na bok. Liczy się tylko wygrana. No, nie ma nic piękniejszego w sporcie niż taki prawdziwy sport, kiedy wszystko inne schodzi na dalszy. Ten nie ma kalkulacji, czy to się opłaca, czy się przewrócę, czy się nie przewrócę na tym. Chcę wygrać. I mówię, Bartek, dziękuję tobie. Jestem dumny z tego, że mogliśmy rywalizować, bo ja pracuję z Artiomem, ale pod tym zadzwoniłem też do Artioma. Mówię, Artiom, raz jeszcze ci gratuluję, bo wygrać z Bartkiem Zmarzlikiem, gdzie on w tamtym sezonie, kiedy z tobą przegrał, nie był wcale słabszy. Uważam, był jeszcze oczywiście,
oczywiście, że tak. Tym bardziej, że był napędzony. To pokazuje, jak wysoko ty ten swój poziom podniosłeś. No. W tamtym momencie na tym ostatecznie wygrywając. A jak często jest tak, że ty z Artiomem na przykład jak mu mówisz pewne rzeczy, sugerujesz albo wręcz każesz mu coś robić, oczywiście w taki umówiony sposób. Jak często on się z tobą nie zgadza i przekonuje cię, że to jednak on ma rację? A no bywa tak, no to wiesz co, no chociażby w tym roku w Gorzowie była taka sytuacja, że on tam dyskutowaliśmy co do wyboru motocykla na ten. Na początku stanęło na tym, że jakby pod to, co ja miałem na myśli, ostatecznie skończyło się na tym, że on i on no to gdzieś nawet fajnie ubrał w tym, że no to wygrałem z Rafałem, tak, że on miał rację na tym, ale ja uważam, że nie, to absolutnie bym się nie posunął do tego, żeby narzucać swoją wolę w 100%. Mhm. Natomiast jeśli do czegoś jestem mocno przekonany, potrafię postawić na swoim. Eko dla biznesu, obniżamy ceny zakupu energii i gaz dla biznesu, dostarczają 100% zielonej energii, doradzają od 14 lat, a ich hasło to napędzamy biznes bez hamulców i wszystkie te mądre rzeczy. Rafał, to jest duży, duży komplement. Dziękuję. Mądre rzeczy. Powiem ci, że mi się dzisiaj nie chciało ci zadawać pytań za bardzo. Okej. Okay. To jest komplement. No dziękuję. No, ale wiesz co, no tutaj... I dzięki jako dla biznesu to ta rozmowa. Dziękujemy. No to dziękuję. Dziękujemy jako dla biznesu. Ja dziękuję, że mogłem się uzewnętrznić trochę, tak? Znowu w takich komfortowych warunkach, bo i fajnie, przyjemnie na tym, więc jak najbardziej. Też już trochę wchodząc w tę atmosferę świąt, które bardzo, bardzo też lubię, bo my też musimy pamiętać o tym, że no, będą nas, miejmy nadzieję, ludzie słuchali w święta, tak? Na tym. Będzie to dostępne od świąt. I to znowu też to jest takie coś, co mnie mocno ten, że ja uwielbiam święta. Nie? Boże Narodzenie jest wspaniałym, tym jest świętem spotkania z człowiekiem. Pomijam teraz aspekty wiary, bo to spotkanie Boga to z człowiekiem, Boże Narodzenie, wiadomo, ale nawet spotkanie człowieka z człowiekiem. Nie obdarowanie go, bo dzisiaj, zobacz, my mamy ten komfort, Jacek, że my żyjemy w czasach, gdzie my pamiętamy ten moment, kiedy za czymś mocno tęskniliśmy jako dzieci. Mówię o rzeczach materialnych, o prezentach pod choinkę. Mnie do dzisiaj zapach obieranej mandarynki kojarzy się z Bożym Narodzeniem. Tak, jak ja już czuję to w październiku. Otwierana paczka Haribo kojarzy się z prezentem, z paczką od cioci z Niemiec. Tak, która... Ja miałem w Holandii ciocia z Kitalsy przysyłała. No. Tak, i nasze dzieci są uboższe o to. To jest, one, to jest paradoks taki, nie? Wszystko, co... że my im chcemy zrekompensować to, czego nie mieliśmy sami. Aha. Dzisiaj świat w ogóle taki jest, że dzisiaj mieć to jest... No coś... wiesz, nie wszyscy mają ten komfort, ale my mamy. My mamy. I z tego się trzeba dzisiaj cieszyć. No tak, ale znaczy inaczej cieszyć. To jest, ja uważam... Doceniać to trzeba, no jak? Doceniać, tak, ale to... Ja uważam, że za pewnymi rzeczami należy mocniej potęsknić. Poszukać obszaru, gdzie faktycznie czegoś dusza pragnie więcej. Na tym już mówię o takim wejściu, takim mówię, spotkania z człowiekiem. Tak jak my się dzisiaj spotkaliśmy, zobacz. Na tym my sobie tutaj... To było moje pragnienie, no to... żeby się z tobą spotkać tutaj. A dla mnie to jest przyjemność kolosalna. Dlaczego? No to rozmawiać. No to, wiesz, ja lubię ludzi. Ja lubię ludzi na tym, więc ludźmi, z którymi jest jeszcze wspólny język, który możesz nam na tym się podzielić swoim doświadczeniem. Pośpiewać możesz nawet trochę. Na tym wspólnie, na tym, ale mówiąc o tym Bożym Narodzeniu, to życzę każdemu, żeby się potrafił zatrzymać na spotkaniu z człowiekiem najlepiej, najbliżej, w rodzinie. Zobacz, jaki Rafał, my dajemy prezent też pod choinkę tymi słowami, które polecą. Polecam. Pośpiewajcie kolędy. Kilka tysięcy ludzi na pewno tego, do kilku tysięcy ludzi dotrzesz. Te słowa, które teraz powiedziałeś, to dotrze do kilku tysięcy osób. Jak to, no, ale no zobacz, ja patrzę na tym, patrzę tobie w oczy. Popatrzcie sobie w oczy, ludzie, na tym. Bo to życie tak, zobacz, 46, te cztery dychy? 39. Nie, 39 na tym, Jacek. To, a my mówimy o czymś, co było ćwierć wieku temu, tak. Poleciało, za chwilę, wiesz, emerytura, na tym kości bolą, coś tam w krzyżu. Coś tam już no, łupie, no. Na tym i... Tak, ale Rafał, dziękuję ci bardzo. Ja też dziękuję. Musimy kończyć i Eko dla biznesu, dziękujemy, kłaniamy się. Jednego żużlosa Rafał nie słoniu. Odkrył. Tak, wiesz, słoniu. Witek Gromowski, to miał ościł, tak jak... Ale czemu to masz krzywe słoniu? Witek Gromspit, ten, który przygotowuje silniki. No, mówiłeś o nim. Pracował też, zaczynał jako mechanik u braci Golo, bo właśnie to był ten 90 rok, kiedy przyszedłem i wtedy miałem jako ten 13-latek metr kilkadziesiąt centymetrów, dużo mniejszy. Miałem 16-17, jak tak szczeliłem do góry. Ale uszy i
nos był duży. I Witek mówi, ty zobacz, jaką masz trąbę i uszy, to jest ze słoni. I zostałem słoni. Ale masz dystans. Dlatego, wiesz, o ile twoje uszy okej, okay, ale mówię, o co chodzi z tą trąbą? I ja się obawiałem, że tam jest inna wersja. Ale jeżeli ale jest to, nos, to jest git. Jak mówisz inna wersja, na tym to nie wiem, jeśli powiem, jak to mówi klasyk, co na wystawie, to i w sklepie. No tak. I tym optymistycznym akcentem bardzo Państwu dziękujemy, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, a głęboko wierzę, że tak, to... Zdrowych, błogosławionych świąt. Niech to będą niech to jest wspaniały czas na tym, niech ta atmosfera towarzyszy Wam na co dzień. Tak, ale to będzie też na przykład, jeżeli ktoś tego... Bo są takie sytuacje bardzo często, że niektórzy słuchacze spotkają się z tymi słowami dopiero na przykład w czerwcu. A, widzisz. I wtedy... No to czekajcie do kolejnych, ale inaczej, niech każdy dzień jest święty. Niech będzie dobrze. Nie, no. Rafał, chciałem cię jeszcze na koniec prosić, żebyś zaśpiewał Mówi się żużel. A jaką tonację? No, nie wiem. To masz jakąś... Taką, nie wiem, taką radosną jakąś taką. Mówi się żużel, przybycie, słuchajcie. Brawo! Rafał Lewicki. Kuba, czy to się wszystko nagrało, czy to była próba? Jest okej, Kuba Macha jest okej. Nagrało się. Rafał Lewicki, menadżer Krzysztofa Kasprzaka. Nie, to już było. Artyma Łagudy, powiedzmy wreszcie prawdę. Tak, no tak. No Artym jest najbliżej na tym. Mówi, że chce do końca kariery. Zobaczmy. Tak mówi? Mówi się, że Artym Łagudy. Różne scenariusze, natomiast tak, trzymamy kciuki. Ja najbardziej za Artyoma, ale też za to, żeby... Bo wiesz, no, znowu tak na koniec jeszcze. Zupełnie w pierwszej kolejności pracuję z zawodnikiem, ale i chcę, żeby ten zawodnik wygrywał, ale jego wygrane przekładają się w tym wypadku na wygrane zespołu, a tym zespołem jest Sparta i chcę zawsze wygrywać. Ja zawsze mówiłem o tym Artiomu, kiedy wypychamy się z parkingu, to po to, żebyś wygrał, a twoja wygrana daje wygraną w zespole, bo jako faceci my jesteśmy, wiesz, do rywalizacji, tak. więc chcemy wygrywać, nie? No. Chcemy wygrywać i chcemy też... A niech wygra lepszy, niech wygra sport. Niech mówi się żużel. Dziękujemy. Amen. Kłaniam się. Mówi się żużel.